Dzień dobry. Chciałem powitać Państwa serdecznie na debacie Zielone Expo 2024 Szanse i zagrożenia. Przywodzenie decydują. Chciałem oddać, ja nazywam się Krzysztof Kuciński, a jestem konsultantem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Chciałbym oddać głos gospodarzowi tej sali. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera. Jest mi niezmiernie miło powitać naszego specjalnego gościa, Pana Profesora Piotra Pińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Witam serdecznie. Witam serdecznie Pana Wojciecha Rosińskiego, Wiceprezydenta Miasta Łodzi. Witam Szanownych Państwa oraz naszych Państw i oddaję głos Panu Premierowi. Dziękuję bardzo, ale ja muszę się przyznać, że nie wiem, jaka jest procedura czy konwencja tego spotkania, bo jak rozumiem, to jest debata dotycząca pewnego projektu. Ja się czuję jako jeden z uczestników tej debaty. Więc nie wiem, jaki charakter miał być mojego wstępu do dzisiejszego spotkania. Myślę, że to organizatorzy powinni prowadzić normalną debatę. Oddaję głos oczywiście organizatorom. Przypomnę, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich. Szanowni Państwo, czas, w którym organizujemy tę debatę, nie jest przypadkowy. Już wkrótce władze miasta zaprezentują nam dokładną koncepcję i kosztorys Expo, a tematyka ta coraz bardziej rozgrzewa społeczność lokalną i media. Jednak jako Ośrodek Debaty Międzynarodowej współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych chcemy także mówić o szerszym aspekcie, szerszym kontekście tego wydarzenia. Ponieważ jeśli prześledzimy w ostatnich miesiącach debatę publiczną w Europie czy w naszej części świata, te kwestie związane z zielenią, kwestie związane z ochroną środowiska, czy jeśli spojrzymy na wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, one coraz częściej zyskują nie tylko charakter lokalny, ale będą wyznaczać politykę państw. I myślę, że wydarzenie, jakim może być Zielone Expo 2024, jest wydarzeniem, które łączy politykę zagraniczną, łączy kwestie rozwoju naszego regionu, łączy kwestie rewitalizacji Łodzi, ale musimy dzisiaj szczerze podyskutować o tym, jak wykorzystać tę szansę jak najlepiej i jakie są szanse i jakie są zagrożenia. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi, który jest częścią sieci informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powstał właśnie po to, żeby te różne globalne wątki, globalne problemy odnosić do tego, co się dzieje tutaj w regionie. Odnosić do naszych rzeczywistych problemów, do naszych rzeczywistych potrzeb. I serdecznie już z tego miejsca zapraszam Państwa do śledzenia nas w mediach społecznościowych, do śledzenia naszych kolejnych debat. Czasem jest bardziej teoretycznie, czasem przychodzimy bliżej problemów, które dotyczą nas tutaj bezpośrednio, ale zapraszamy, bo na pewno jest warto. Bardzo dziękuję Panu Premierowi za przybycie, dziękuję Panu Prezydentowi, dziękuję za gościnę. I myślę, że to jest czas, żebyśmy porozmawiali i usłyszeli tak naprawdę, czym jest to Expo i jaką wizję ma Urząd Miasta Łodzi. Zapraszam Pana Wimera do wystąpienia. Tak jeszcze, przepraszam, proszę jeszcze Pana Wojciecha Rasińskiego, Prezydenta Miasta Łodzi do wystąpienia prowadzącego. Witam Państwa serdecznie, witam Pana Premiera. Bardzo mi miło, że możemy po raz kolejny rozmawiać o Expo, tym razem o Expo Horticulture, czyli tak zwanym Zielonym Expo. Jak Państwo pamiętają, żeśmy biegali się o to, żeby organizować Expo międzynarodowe, to małe tak zwane Expo International. Nie udało nam się, przegraliśmy z Argentyną bardzo niewielką ilością głosów. Ale mamy z tego startu bardzo wiele doświadczeń, też widzieliśmy pierwsze efekty, jakie przynosi promocja na arenie międzynarodowej miasta. Myślę, że każdy łodzianin w tej chwili odczuwa to, że miasto stało się dużo bardziej rozpoznawane na arenie międzynarodowej. Z tego miejsca też jeszcze raz duże podziękowania na ręce Pana Premiera, że był bardzo mocno zaangażowany w tę wystawę.
i w zdobywaniu głosów naprawdę niewielką ilością głosów nie zdoła się to zakwalifikować. Ale patrząc z pewnej perspektywy czasu i też obserwując to, co się dzieje, jeżeli mówimy o wystawy międzynarodowe, to wydaje się, że może nawet ten zabieg, który miał miejsce, był dosyć szczęśliwy. Dlatego, że ogólny trend na świecie jest taki, że coraz więcej zaczynamy mówić o klimacie, coraz więcej zaczynamy mówić o zieleni, która jest niezbędna do tego, żebyśmy przetrwali na naszej planecie. Stąd popularność wystaw tzw. hard culture, czyli to Expo, rośnie z dnia na dzień, a coraz większe problemy, wszystko na to wskazuje, że będą miały kolejne wystawy do Expo International ze zdobyciem naszego rozgłosu. Dziś odbywająca się właściwie już rozpoczęta wystawa w Chinach będzie, która jest na prawie 100 hektarach, którą ma odwiedzić kilkanaście milionów ludzi, pokazuje skalę, w jakiej dziś zaczynają się znajdować wystawy Expo. To oczywiście jakby jeden aspekt, na który chciałbym zwrócić uwagę. Drugi to taki, że wystawa, podobnie jak Expo International, wpisuje się idealnie w ten trend, który chcieliśmy w mieście realizować. Mówię tutaj o rewitalizacji. Trudno sobie wyobrazić rewitalizację miasta bez zieleni. Trudno sobie wyobrazić, żeby ta zieleń się w mieście nie pojawiała po to, żeby podnieść jakość życia. Jak wszyscy, jak tu jesteśmy Łodzianami, doskonale wiemy, że Łódź jest jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce. 19% naszego miasta to są tereny zielone, ale mają ten problem, że centrum miasta, które powstawało bardzo szybko, jest tej zieleni właściwie pozbawione, a taka dzielnica jak Polesie ma tą zieleń właściwie szczątkowo i tamtej zieleni potrzeba jak lody. To są rzeczy, które są dla nas jako mieszkańców zupełnie oczywiste. I kolejny aspekt, który nam kierował, decydując się i jakby przykładając wagę do tego, że chcieliśmy w tym wyścigu o możliwość organizowania wystawy się ubiegać, to jest kwestia promocji zielonej Polski, naszych możliwości, jeżeli chodzi o tę część sadowniczą, ale też tą szkółkarską część. Polska jest, o tym też pewno Państwo doskonale wiedzą, czwartym producentem na świecie jabłek, które są w samej Europie. To są olbrzymie ilości, które tu produkujemy w Polsce, ale nie tylko z tego jesteśmy sławni, bo również z tego materiału szkółkarskiego, który wychodzi z Polski, a szczególnie też z województwa łódzkiego, bo tutaj też mamy swoje osiągnięcia w tym zakresie. Wystawa Expo daje bardzo dobrą szansę na promowanie tej części przemysłu Polski i też tej części działalności województwa łódzkiego. Zakładam, że będziemy w stanie to wykorzystać. Na ten moment dziękuję. Myślę, że w dalszej części dyskusji będę miał możliwość jeszcze zabrania głosu. Proszę przedstawiciela Urzędu Miasta Łodzi, kierownika do spraw Expo, pana Janusza. Dzień dobry Państwu. Pan prezydent Rosicki zarysował pewną wizję, pewną ideę organizacji Expo Hard Culture. Ja natomiast chciałem w tej krótkiej prezentacji przedstawić zwłaszcza przestrzenne, transportowe wymiary tego przedsięwzięcia. Tą propozycję, którą w tej chwili konsultujemy, którą poddajemy debacie. Mam bardzo ograniczony czas, więc wybaczcie Państwo, będę dość spiesznie te slajdy przechodził. Jeśli mogę prosić następny slajd, bo nie wiem, którą stronę się kierować. Wciąż mam problemy techniczne. Szanowni Państwo, konstruując propozycję Expo International, szukaliśmy terenu w centrum miasta, który mógłby po wystawie służyć Łodzianom, który mógłby wkomponować się w tkankę miejską. I przechodząc do wizji Expo Hard Culture, również staraliśmy się zaproponować, znaleźć teren, który mógłby się twórczo po wystawie, jako pewna pozostałość po niej, wkomponować się w przestrzeń miejską, który mógłby ją dopełnić i rozwinąć. Stąd ta propozycja terenu wokół parku 3 Maja i Baden-Powell, powiększonego, poszerzonego o tereny Zieleńca przy ulicy Pomorskiej, a także poszerzonego o dane tereny pokolejowe i tereny
na południu od parku 3 maja, które łącznie po wystawie mogłyby stanowić takie zielone płuco dla tej części centrum. Tereny łącznie około 85 hektarów. Jednocześnie w kolejnym slajdzie, jeżeli mogę prosić, trochę lepiej widać sam zakres terenu. Chciałem podkreślić, że tereny Zatorza to są tereny poprzemysłowe, tereny także Budokurtu, który mamy deklarację i zawiesiętą współpracę z prywatnymi właścicielami, prywatnymi inwestorami, którzy są gotowi te tereny pod wystawę na ten czas jej trwania oddać. Tym samym najcięższe konstrukcje, najcięższe obiekty, które by powstały, powstawałyby poza terenami parkowymi. Zwracam też uwagę na bardzo ciekawe otoczenie tego terenu, gdzie to nowe centrum Łodzi, bardzo niedaleko położone, ciekawe obiekty powstające dzięki prywatnym środkom, jak na przykład Monopolis, ta dość wzorcowa rewitalizacja łódzka. Mamy także kampus Uniwersytetu Medycznego, w którego rękach zresztą jest duża część zieleńca. Mamy współpracę z Uniwersytetem Medycznym i chcielibyśmy poprzez EXPO stworzyć zieloną część kampusu, otwartego na miasto, wkomponowanego w miasto, a przypomnę, że Uniwersytet Medyczny w najbliższych latach będzie się bardzo mocno rozwijał. Przeszło 450 milionów złotych zostanie zainwestowane przez Uniwersytet Medyczny w powiększenie istniejącego szpitala i centrum dydaktycznego. Mamy także w niedalekim oddaleniu tereny kampusu Uniwersytetu Łódzkiego, z którym również współpracujemy i który chcielibyśmy włączyć w to przedsięwzięcie. Ale co więcej, taka lokalizacja pozwala łatwo prowadzić gości w kantę miejską w centrum miasta, czy to w okolicy ulicy Piotrkowskiej, czy innych terenów na tym obszarze. Wreszcie chciałem zwrócić uwagę na bardzo korzystne uwarunkowania transportowe. Otóż zlokalizowane w niewielkim oddaleniu dwa przystanki kolejowe i największy dworzec fabryczny pozwalają zaproponować model transportowy oparty o środki komunikacji zbiorowej, wzmocnione także komunikacją i transportem miejskim. To z kolei znacząco obniżałyby koszty całego przedsięwzięcia. Wydatki infrastrukturalne przy każdym EXPO, przy każdej wystawie stanowią ten największy ciężar. Taka lokalizacja pozwala tych kosztów może nie tyle uniknąć, ale znacząco je zminimalizować. Natomiast poprawa dojazdu do węzła Brzeziny w ciągu ulicy Pomorskiej stanowi okazję do tego, aby udrożnić też pod kątem inwestycyjnym te obszary Widzewa, obszary Stoków wzdłuż ulicy Pomorskiej i odciążyć bardzo już mocno zabudowane rejony przemysłowe wokół węzła Dzielice. Przechodząc dalej, takie krótkie podsumowanie analizy lokalizacyjnej. Jesteśmy w trakcie opracowania studium wykonalności. Ono będzie powstawało do września, października tego roku, więc wszystko jest jeszcze w grze, wiele elementów możemy zmienić. Natomiast taki EXPO pozwala na twórcze, harmonijne zaproponowanie terenu wystawy, a także EXPO efektywnego ekonomicznie. To były te najważniejsze przesłanki, które nam przyświecały w propozycji tego terenu. Mamy też świadomość, że teren wystawy to nie wszystko. Może drugi, równie ważny, a strategicznie dla Łodzia ważniejszy zakres, to tak zwane zielone szlaki. Wychodząc z koncepcji zielonego kręgu, tradycji i kultury, a także nawiązując do koncepcji błękitnej zielonej sieci, chcielibyśmy rozciągnąć wystawę na inne tereny zielone w Łodzi, dodatkowe tereny, które chcielibyśmy zaaranżować poprzez wystawę. Tutaj na tym slajdzie, dość gęsto zarysowanym, widzimy 6 ścieżek, które łączą ciekawe miejsca, zabytkowe miejsca w Łodzi, miejsca, w których dziedzictwo secesyjne, postindustrialne warto wykorzystać, niektóre wymagające rewaloryzacji, ale przede wszystkim tereny, które tworzyłyby zielone, pieszo-rowerowe, ciągi komunikacyjne, alternatywne wobec dróg i transportu kołowego, jaki w tej chwili w Łodzi występuje. Tutaj odwołując się do koncepcji błękitno-zielonej sieci, jeżeli byśmy mogli przejść do kolejnego slajdu. Tu jeszcze mamy spis podmiotów, instytucji i miejsc, które poprzez szlaki chcemy połączyć, jako też tego rodzaju atrakcję turystyczną, która służyć będzie po wystawie, nie na czas samej wystawy, ale to trwały jej efekt. Przechodząc dalej, tu mam natomiast zaopracowaną błękitno-zieloną sieć, tą koncepcję, którą naukowcy opracowali parę lat temu, na czele z panem profesorem Maciejem Zaleskim, który jest z nami na sali dzisiaj. Zakreskowany natomiast obszar to są te tereny, które zaproponowane w błękitno-zielonej sieci mogłyby zostać zrealizowane w ramach zielonych szlaków na EXPO. To są przede wszystkim doliny trzech łódzkich rzek, rzeki Jasień, rzeki Łódki oraz rzeki Sokołówki. Chcielibyśmy, żeby to były te zielone ciągi, zielone pasaże,
które miasto przenikną i oblodzą, ponieważ Zielony Krąg opierał się na koncepcji koła pewnego otaczającego centrum miasta kręgu. Natomiast my poprzez Zielone Szlaki chcemy też przeniknąć samą tkankę śródmiejską, tą zrewitalizowaną, tą, która się w tej chwili rewitalizuje. I wydaje mi się, że to jest taka długofalowa, nawet większa korzyść od samego terenu wystawy, większy walor. Sam teren musi z uwagi na wątpliwania i wytyczne organizacji, które kierują tymi wystawami, H i G, być terenem zwartym o określonej powierzchni, określonej zabudowie, ale jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą koncepcję, tą ideę rozciągnąć w miasto, na co nam bardzo zależy. Przechodząc dalej, chciałem podkreślić, że nie jesteśmy w tym dziele gołosłowni. To jest plan rewaloryzacji Parku Helenów, na który w zeszłym roku znaleźliśmy finansowanie unijne. Została opracowana koncepcja urbanistyczna. Park Helenowski jest parkiem zabytkowym, jeden z najstarszych w Łodzi. Jest na terenie tego parku zlokalizowany zabytkowy, bardzo piękny, drewniany budynek dawnej restauracji, której chcielibyśmy przywrócić świetne, przywrócić ją do życia poprzez właśnie działania związane z zieloną wystawą. Jednocześnie Park Helenowski bardzo łatwo połączyć z Parkiem Ocalałych, a dalej z Parkiem Staromiejskim i ten kręgosłup Doliny Rówki można utworzyć. Kolejny park, którym się zajmujemy w tej chwili, to jest Park nad Jasieniem. Tam natomiast kwestie związane z jakością wody grają dużą rolę, że rzeka Jasień jest zanieczyszczona, trzeba by ją oczyścić. Przejdźmy dalej. Tutaj takie podsumowanie naszej pracy w ostatnim roku. W ciągu tych kilkunastu miesięcy przeszło 50 spotkań z grupami społecznymi, dyskusji, prezentacji. Bardzo rozmaite grupy, czy to eksperckie, czy to społeczne, czy prywatne, bądź publiczne. Przeszło 160 interesariuszy włączonych w pracę nad EXPO. Podjęte konsultacje, uzgodnienia, wstępne warianty przeprowadzenia wystawy, a ponadto dopełniamy ten obraz eventami, wydarzeniami plenerowymi, czy to spacerami, czy innego rodzaju przedsięwzięciami, których zrealizowaliśmy około 40-32 mamy zaplanowane na najbliższe miesiące, na lato tego roku. I konkludując jeszcze, 24 tereny wystaw przeanalizowaliśmy jak w ramach benchmarku, w ramach zbierania doświadczeń, tak aby ta wystawa, którą proponujemy w Łodzi, była jak najbardziej efektywna, jak najbardziej wydajna dla mieszkańców, dla Polski pod kątem promocyjnym, pod kątem eksportowym, pod kątem inwestycyjnym i transportowym również. Dodatkowo przeprowadziliśmy pewne badania sondażowe oczekiwań łodzian co do tego, jak parki należałoby urządzać. Znalazłem też w opracowaniach na posłów siedzących przy stole podobne analogiczne badania prowadzone w latach ubiegłych, więc chcielibyśmy te dzieła połączyć poprzez ideę EXPO. Przechodząc dalej, mamy najważniejsze korzyści wymienione jako podsumowanie z organizacji EXPO. Czy to Zielony Kampus Uniwersytetu Medycznego, czy to Zielone Szlaki, o których mówiłem, ale także ten charakter międzynarodowy, który Łodzi bardzo by posłużył, tak samo jak w całej centralnej Polsce, wreszcie inwestycje transportowe, integracja systemu transportowego, systemu kolejowego, na którym nam bardzo zależy, który jest fundamentem modelu transportowego, który w tej chwili powstanie, to wszystko są korzyści nie tylko związane z wystawą, ale z jej długofalowym oddziaływaniem na nasz region, na nasz kraj. I zamykając wystąpienie, w zeszłym roku opracowaliśmy aplikację, która spotkała się z akceptacją IPH, natomiast w tej chwili powstaje studium wykonalności, które dopiero potwierdzi te założenia, z którego wyjdą te właściwe, konkretne dane i następnie przyznanie praw do EXPO Horticulture wymaga potwierdzenia przez drugą z organizacji, przez BIE na forum zgromadzenia ogólnego w Paryżu. Natomiast na forum BIE jedynym władnym do występowania podmiotem w imieniu Polski jest Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, stąd też dzisiejsza debata. Bardzo dziękujemy za możliwość jej przeprowadzenia i uczestniczenia w niej. Ta decyzja rządu jest przed nami, a jeżeli byłaby ona pozytywna, to kolejne kroki to już bardzo techniczne, bardzo organizacyjne do 2024 roku, związane z organizacją samego przedsięwzięcia, jej przeprowadzeniem i następnym zamknięciem i zakończeniem prac trwałyby przez najbliższe parę lat. W tym miejscu dziękuję Państwu za uwagę. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdą z grup społecznych, z każdym z Państwa. Wiele pomysłów pod Łodzią zbieramy i analizujemy oddolnie. Zachęcam do kontaktu z nami, czy to przy okazji naszych wydarzeń, czy to przy okazji innych przedsięwzięć. Dziękuję za uwagę. Szanowny Panie Premierze, czy możemy liczyć na słowo komentarza po tym wystąpieniu? Koniecznie. Chcecie mnie zmusić do komentarza. Proszę Państwa, sytuacja wygląda w ten sposób.
po, tak jak mówił pan prezydent, po doświadczeniach z Expo International władze miasta Łodzi podjęły wyzwanie związane z wystawą ogrodniczą, bo tak się nazywa ta inicjatywa. Ona może uzyskać status wystawy ogrodniczej typu A1 i wtedy uzyska miano wystawy Expo. No, trzeciego mniej więcej poziomu tych wystaw Expo, które znamy na świecie. Są wielkie wystawy Expo, jest wystawa Expo International, ta, o którą aplikowaliśmy jako rząd polski z miastem Łodzi. No i później są różne inne tematyczne, w tym wypadku ta wystawa ogrodnicza Expo. Mówię o tym dlatego, żeby opinia publiczna dobrze rozumiała rangę imprezy, o której mówimy. To jest z punktu widzenia Międzynarodowego Biura Wystaw i tych wystaw Expo ranga, to źle po polsku brzmi, trzeciorzędna, ale tak to jest. To jest trzeci poziom tych wystaw. Z tym, co się łączy, no, z wielkością także oddziaływania wizerunkowego, z ilością osób, które taką wystawę będą odwiedzały i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja bym chciał wrócić, zachęcony trochę wystąpieniem pana prezydenta, do kilku spraw szerszych, a później jeszcze wrócę do tego przedsięwzięcia. To prawda, że my reprezentuję polski rząd razem z miastem Łódź bardzo się zaangażowaliśmy w przygotowywanie tej aplikacji i aspirowaliśmy o organizację wystawy Expo International. I mamy z tego procesu wspólnej pracy bardzo pozytywne doświadczenia. To był taki wyjątkowy przykład dobrej współpracy dwóch ważnych podmiotów pochodzących czy sformowanych przez odmienne opcje polityczne. To nam nie przeszkadzało dla dobra Polski, dla dobra Łodzi. Walczyliśmy o Expo International. Doświadczenia są pozytywne, zakończone porażką. Porażką i rozczarowaniem, ponieważ jak wszyscy wiemy, a jeżeli opinia publiczna o tym nie wie, to przypominam, ta porażka była spowodowana tym, że nie zostaliśmy wsparci przez kraje europejskie. W tej aplikacji przegraliśmy o 6 głosów, zabrakło nam kilku głosów krajów europejskich, które nie zdecydowały się poprzeć Polski i Łodzi. Nie wiem z jakich powodów, można domniemywać w tej kwestii. Niestety także nie zostaliśmy poparci przez polskich reprezentantów w ciałach europejskich. Unia Europejska, także pan przewodniczący Donald Tusk, nie zechcieli poprzeć wtedy naszej aplikacji i Polska przegrała. Tracąc szansę, Łódź straciła wielkie szanse rozwojowe, straciliśmy także co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych zainwestowanych w przygotowania do tej imprezy. W związku z tym doświadczenia polityczne z tej sytuacji są bardzo rozczarowujące. I ja, jak słusznie pan powiedział, pan prezydent, od początku byłem zwolennikiem Expo International w Łodzi. Ten program, ten projekt był bardzo ciekawy, była to na pewno najlepsza propozycja, pan prezydent poprzedł, no, bezkonkurencyjna moim zdaniem merytorycznie wśród naszych konkurentów. Byliśmy najlepiej przygotowani i udało mi się także przekonać moich kolegów z Rady Ministrów, żeby to poprzeć i myśmy to w pełni popierali. Muszę powiedzieć, Ministerstwo Rozwoju naprawdę bardzo wiele zrobiło także i wspólnie z miastem Łódź i z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wieloma innymi naszymi agendami rządowymi, bo to rząd polski jest partnerem. Walczyliśmy o Expo International ze skutkiem rozczarowującym. Mówię o tym dlatego, że taki jest kontekst polityczny naszych doświadczeń z Expo i z Expo Łódzkim. I tak należy także troszeczkę patrzeć na kontekst
obecnej inicjatywy. Ona jest w mojej ocenie znacznie słabsza. To jest ranga wystawy jest znacznie niższa i merytorycznie jest to wystawa znacznie no, bardziej dyskusyjnie, czy też no, ma więcej znaków zapytania. No, ja nie chcę używać jakichś ostrych słów, bo wciąż debatujemy przecież. Jest program czy projekt jest moim zdaniem według tego, co czytałem, według tego, tych materiałów, które do mnie dotarły, jest mniej atrakcyjny niż tamten projekt. To ma oczywiście swoje konsekwencje w kontekście zaangażowania i poparcia rządu. Na czym polega poparcie rządu? Żeby uzyskać, jeszcze raz mówię, status EXPO, a nie wystawy ogrodniczej, musi być poparcie rządu. Ale poparcie rządu to także gwarancja zaangażowania finansowego. No i tutaj jest następny etap. My jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że projekt jest dyskusyjny, nie znamy jego szczegółów, nie mamy kosztorysu. Jest, wiem, że studium wykonalności zamówione przez miasto, opracowywane przez znaną firmę konsultingową, zdaje się tą samą, która wykonywała podobne przygotowania, podobny projekt dla poprzedniego, poprzedniej aplikacji, a mamy jako polski rząd podjąć zobowiązania to przede wszystkim jednak finansowe. Więc po rozczarowujących politycznie doświadczeniach poprzedniej sytuacji, to nie dotyczy miasta Łodzi, jeszcze raz powiem, że tutaj byliśmy, no, nie mam żadnych zastrzeżeń, to było pozytywne doświadczenie współpracy z wielu stron, ale politycznie cały projekt był rozczarowujący. Mamy sytuację taką, że mamy kupować kota w worku. My nie wiemy, co jest w środku tego programu, projektu. Słyszymy o protestach społecznych. Koncepcja jest opisywana, oczywiście opisać można wszystko, bardzo pozytywnie i wielorakie korzyści są wskazywane. Natomiast gdy przyglądamy się bliżej temu projektowi, no to mamy szereg pytań. A przede wszystkim no, wątpliwa jest kwestia korzyści ekonomicznych, czy też no, tego, że rząd polski musi poczynić pewne zobowiązania finansowe, jeżeli by chciał poprzeć ten projekt. Natomiast efekt ekonomiczny jest bliżej nieznany. Także nie wiem, jaki jest efekt ostatecznie, czy miałby być efekt społeczny, ekologiczny, jakkolwiek go nazwiemy. No do ekologii mnie osobiście nikt nie musi przekonywać. Tutaj na sali siedzą różni weterani ruchu ekologicznego w Polsce. To my się znamy od lat kilkudziesięciu już chyba. Co do jabłek, panie prezydencie, jak najbardziej popieramy polskie jabłka. Dwukrotnie rozmawiałem z premierem Indii, żeby obalić bariery polskiego handlu jabłkami w Indiach i udało nam się to zrobić, więc nasi ogrodnicy tutaj z Polskierniewic i z całej Polski trochę pewnie na tym korzystają, bo w tej chwili polskie jabłka ten wielki rynek zalewają, a chodziło tam po prostu o zmianę prawa. Pan premier Indii był władny i uprzejmy to zrobić i zmniejszył restrykcje, jeżeli chodzi o bariery niecelne, a bariery głównie związane z formą przechowywania tychże jabłek. Więc jak najbardziej popieramy oczywiście takie rzeczy jak wystawy ogrodnicze i jak ekologię, tylko mamy wątpliwości merytoryczne do projektu, a nie wiemy także dokładnie, jakie miało być zaangażowanie finansowe i jakie skutki tego zaangażowania finansowego miałyby być. No, czyli dwie najważniejsze rzeczy są nieznane z punktu widzenia rządu, który miałby ten projekt poprzeć. Nieznana jest kwestia merytoryczna, w tym także kwestia oddziaływań ekologicznych, bo mnie niepokoją opinie, że projekt w zasadzie ogranicza się do rewitalizacji istniejących już parków, do no jednak wycięcia także drzew czy jakiejś roślinności, żeby można było zbudować. Jeżeli mówię nieprawdę, to proszę mnie sprostować, ale takie informacje posiadam, żeby zbudować te najróżniejsze pawilony. Nie bardzo widzę
możliwość komercjalizacji później tego projektu, bo ekologię na ogół trudno skomercjalizować, to jest efekt raczej nie komercjalizacyjny, tylko efekt długofalowych zmian kulturowych, bardzo pozytywnych, jeżeli się dobrze inwestuje w ekologię. Cieszę się, że miasto widocznie pod wpływem właśnie tych debat wprowadza do programu tą koncepcję błękitno-zielonej sieci, ale nie wiem, jak to ma faktycznie realnie być zrobione, no bo był projekt raczej inny. No, teraz rozumiem, że jest jakieś włączenie tego, to na pewno jest wyjście naprzeciw, bo na zdrowy rozsądek. No, fajnie by było włączyć te rzeczy, które nie są włączone do tkanki miejskiej ekologicznej poprzez właśnie tą sieć czy te pasy błękitno-zielone, niż inwestować w zieleń, która już istnieje. Ona może nie jest taka, jakbyśmy chcieli i tak dalej, ale pewnie no, na tym polega tu różnica programowa. Niejasne są kwestie infrastruktury komunikacyjnej. Wiem, że są protesty przeciwko zmianom komunikacyjnym związanym z tym projektem. Jeżeli ten projekt miałby wywoływać protesty społeczne i jakieś kontrowersje tego typu, no to jego walory ekologiczno-społeczne są także pod znakiem zapytania. No ja chciałbym mieć jasność, chciałbym mieć pewność, że ono merytorycznie jest tak dobre jak ten poprzedni. No dobrze, jestem w stanie zaakceptować, że to nie będzie taki walor wizerunkowo-ekonomiczny i rozwojowy jak tej poprzedniej wystawy, no bo to jest wystawa mniejszej rangi, ale muszę mieć jasność merytoryczną, no i muszę mieć także jasność finansową. Jeszcze raz to powtarzam, te dwa podstawowe argumenty. No, jeżeli rząd polski ma się w to angażować, ja mam przekonywać swoich kolegów w Radzie Ministrów, że warto Łodzi pomóc, no bo to znaczy też wspólnie z Łodzią, no to tak bym raczej rozumiem, prawda, być partnerem w tym projekcie, no to muszę mieć mocne argumenty na rzecz tego typu działań. Na razie tych argumentów nie posiadam. Być może dzisiejsza debata jakoś przybliży nas do rozwiązania w tej kwestii. Ja nic nie przesądzam, natomiast nie ukrywam, że w tej chwili jestem wobec tego projektu, który przedstawiało do dzisiejszego dnia miasto, bo nie wiedziałem, że na przykład jest próba włączenia tej błękitno-zielonej sieci do programu, jestem, czy byłem krytyczny. To tyle na razie. Dziękujemy za ten głos. Myślę, że wiele osób tutaj na głos pana premiera oczekiwało. I te wątki, które zostały poruszone, są właśnie przedmiotem na tej debaty. Właśnie dlatego zaprosiliśmy tak wielu przedstawicieli różnych podejść, żeby móc bardzo różne wątki tego Expo przedyskutować. Tutaj nakreślę horyzont, jeśli chodzi o czasy wystąpień. Niestety ze względu na to ograniczenia czasowe wystąpienia będą mogły trwać maksymalnie 4 minuty panelistów. Chciałbym więcej, będziemy mieć drugą część, być może wtedy uda się rozwinąć pewne wątki, więc przejdźmy bez zwłoki do debaty. Zacznę od zapytania pana profesora Sepołowicza, który zajmuje się kwestiami marketingu terytorialnego, który jest ekonomistą. Jak pan widzi te korzyści natury ekonomicznej, jak pan widzi te korzyści natury promocyjnej? Czy to jest faktycznie impreza, która może coś zmienić w postrzeganiu Polski na linii międzynarodowej, czy może coś zmienić w postrzeganiu Łodzi? Czy te efekty ekonomiczne są realne do osiągnięcia, czy tak teraz nam się opłaci? Dziękuję bardzo za głos. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Zanim odpowiem na to pytanie, to swoją odpowiedź umocuję w jeszcze innym wątku, nie ogólnym, a bardziej bliższym mieszkańcom, czyli perspektywy samorządu miejskiego, z takiego bardziej, powiedzmy, teoretycznego punktu widzenia, teoretycznego dlatego, że nie mam dużej wiedzy o konkretach, bo nie ma takiej wiedzy publicznie dostępnej w sensie analizy kosztów i korzyści, więc mogę tylko przywołać istniejące na ten temat badania z innych przykładów. A druga perspektywa będzie bardziej już mieszkańców, czyli dwie perspektywy. Jedna, takie zarządzanie w samorządzie miejskim, a drugie perspektywa mieszkańców. Teraz jeśli chodzi o tą pierwszą perspektywę, to paradoksalnie fakt, że Expo Ogrodnicze jest Expo trzeciorzędnym, może być pewną korzyścią, bo nakłady, jakie trzeba przeznaczyć, uzyskując efekt marketingowy, są mniejsze niż w przypadku tych, powiedzmy, większych Expo albo innych mega wydarzeń. To nie ulega wątpliwości. Co nie znaczy, że jednoznacznie powiedział, że Expo jest korzystne.
To, co mi tutaj najbardziej leży na sercu, to jest pewna niekonsekwencja, może być, narracji miejskiej na temat Expo. Ja bym mówił wprost mieszkańcom miasta, że Expo Ogrodnicze jest dużą międzynarodową wystawą przede wszystkim. Te kwestie rewitalizacji są bardzo przy okazji, uważam. Tego typu wystawy robi się po to, żeby zyskać efekt marketingowy. Czy to się przełoży na przykład błękitną zieloną sieć, na korzyści mieszkańców, to zależy. Powiem więcej, często się zdarza tak, że może się przełożyć niekorzystnie. To jest kwestia tej właśnie wspomnianej wisienki drzew, chociażby dobrej albo złej organizacji, nie wiem, ruchu komunikacyjnego wokół tego rodzaju wystaw i tak dalej. No i pytanie tego, czy efekty lekarstwa się rozdają na zewnątrz. Żeby to zrobić, to trzeba zrobić analizę kosztów i korzyści. W wielu krajach, gdzie się bada to zjawisko i generalnie się stwierdza, bo to się stwierdza, na przykład Flibier, taki profesor od planowania przestrzennego, który przebadał kilkadziesiąt tego typu projektów, chociaż również większych. Się mniej zajmował zielonymi Expo, bardziej dużymi Expo, tymi najbardziej rozpoznawalnymi, albo na przykład igrzyskami olimpijskimi, budową stadionów, wielkich autostrad. Zawsze pokazywał, nawet zawsze, od 80 kilku do 90% pokazywał przedsięwzięć. Koszty są niedoszacowane, a korzyści są przeszacowane. Ale jednocześnie system się uczy. Znaczy ludzie się uczą na tych projektach, które kiedyś, na przykład w latach 80-tych, 90-tych nie wypalały. I teraz wie się, jak to robić, żeby jednak uniknąć tego paradoksu niedoszacowania korzyści, a przeszacowania, niedoszacowania kosztów, a przeszacowania korzyści. I robi się to w różny sposób. I oczekiwałbym tego też tutaj w Łodzi, żeby na przykład była ta analiza kosztów i korzyści, a nie tylko studium wykonalności. Zwykle powołuje się też takie interdyscyplinarne komitety, składające się z przedstawicieli władz samorządowych, rządowych, organizacji pozarządowych, które mają moc, to jest istotne, decyzyjne. Tak? Podejmują decyzję, który projekt robić. I teraz, jak się robi takie analizy kosztów i korzyści, to już kończąc tą teorię, to bardzo często Norwegia z tego słynie, że zawsze się przedstawia przynajmniej trzy alternatywy. Znaczy scenariusz zerowy pod tytułem nie robimy imprezy i dwa różne scenariusze w stosunku do tego zerowego. I patrzy się, który jest lepszy, a który jest gorszy. Więc myślę, że tego nam tutaj zabrakło, stąd brak konkretnej wiedzy, żeby się bardziej konkretnie wypowiedzieć na ten temat. Być może coś takiego powstanie, miałbym taką nadzieję. A przechodząc już krótko, bo mi czasu nie starczy na więcej, do perspektywy obywateli, to bym powiedział tak, no właśnie te protesty wynikają bardzo często z jednej strony z braku informacji albo niewiedzy, albo z tego, że my musimy bardzo uważać, co my robimy. I przyjąłbym taką zasadę, korzystając z okazji, że mam tutaj kolegów z zaprzyjaźnionego Uniwersytetu Medycznego, primum non nocere. Znaczy tak, jeśli już ta impreza będzie robiona, to tak, żeby nie szkodzić mieszkańcom, a potem pomyśleć, jak ci mieszkańcy, jak mogliby uzyskać z tego tytułu korzyść. I tutaj podam bardzo konkretny przykład. Kiedy realizujemy taką wystawę, zatrudniamy wykonawców. Co zrobimy, żeby tych wykonawców dobrze kontrolować, żeby oni niszczyli? Przykład Parku Sienkiewicza. Park Sienkiewicza jest zremontowany od prawie roku, prawda? Też w ramach tak zwanej rewitalizacji, a tam jest zwyczajnie niszczony drzewostan, co pokazują mieszkańcy OO, prawda? I teraz pewnie intencje były dobre, ale jeśli chodzi o wykonanie, wyszło jak zwykle, więc apelowałbym o jeszcze takie mechanizmy, żeby wykonanie wychodziło lepiej niż intencje. Rozumiem, że czas mi się skończy. Dziękuję. Asum przewodnik pogranniczego Expo ma być natura miasta, więc zapytam człowieka, który o naturze Łodzi, o jej powiązaniach zieleni, powiązaniach wody wie chyba najwięcej. Zapytam pana profesora Macieja Zalewskiego. Jest pan jednym z autorów koncepcji błękitno-zielonej sieci, bardzo szeroko nagradanej. Czy mógł pan w skrócie wyjaśnić, czym ta koncepcja jest? I czy to Expo jest w stanie faktycznie, poza tymi walorami marketingowymi, przyczynić się do realizacji tej koncepcji? Dziękuję, stanowi kilka slajdów. Proszę Państwa, żyjemy w epoce antropocen, to znaczy, że człowiek już biosferę zmienia niezwykle intensywnie. Tak zwany ślad ekologiczny to jest 1,7, w 70 roku był się 1, czyli potencjał regeneracyjny był równy temu, co biosfera może wytrzymać. Teraz przekraczamy 70%. I dlatego to Expo, które było trzeciorzędną imprezą, nagle staje się, jak to widać po wyborach nawet polityków, staje się bardzo wysoką, poważną, ponieważ to, czy będziemy w stanie zrównoważyć procesy w biosferze właśnie metodami, które Zielone Expo będzie demonstrowało,
I to znaczy dwa elementy. Po pierwsze, no, musimy klimat w jakiś sposób kompensować, a po drugie musimy również przestawiać się na taką bardziej zdrową dietę. Tak? Wiadomo, że wegetariańska dieta obciąża biosferę kilkakrotnie mniej, a zbliżamy się do wytrzymałości. Idea sieci to geneza, to jest Nowy Jork. Podczas moich wielu pobytów w Stanach zobaczyłem, że na gdzieś miastem jest Nowy Jork. Dlaczego? Wielki park w centrum. W Łodzi nie zrobimy go, ale mieszkając w samym centrum przez kilkanaście lat stwierdziłem, trudno mi się wyrwać, żeby pobiegać, żeby pojeździć na rowerze. I stąd, a chodzenie do jednego parku co drugi dzień czy codziennie to jest niezwykle męczące psychicznie i dlatego sieć stwierdziłem, tworzy ogromną ilość wariantów. Czy na więcej czasu, ładna pogoda, można się dostać do Lasu Łogiennickiego z centrum, do Parku Wzniesień albo do Lasu Krotnickiego, prawda, zależy. No, ale najważniejszy element to, proszę Państwa, to było zdrowie. Po prostu profesor z Akademii Medycznej, mój przyjaciel, pokazał mi wyniki, że ludzie, którzy się ruszają, no, żyją znacznie dłużej. To jest pierwszy element, a drugi kolega pokazał mi wyniki, że z kolei dzieci są znacznie zdrowsze od obszarów, gdzie mamy co najmniej 30% zieloni wody. I stąd koncepcja, zasadnicze założenie koncepcji to jest klasyczne miasto, budujemy bottom up, czyli od podstaw infrastruktury, to chyba nie chodzi troszkę. Natomiast koncepcja zielonej sieci wychodzi z zdrowia, jakości życia mieszkańców i łączy te dwa podejścia. Zastosowanie biotechnologii, które ograniczają koszty i na przykład zamianę szansy. I tutaj z prezydentem Włodzimierzem Tomaszewskim zaczęliśmy renatalizację Sokółki, czyli pierwszy element na zielonej sieci już. I tutaj jeśli chodzi o protesty, chciałem powiedzieć, że mieliśmy protesty, ponieważ mieszkańcy z pierwszego zbiornika poniżej Zgierskiej protestowali, obawiali się komarów innych, ale jak został wybudowany i zorientowali, że mieszkania podrożało 20% na prawo wartości, poprosili, ale drugi zbiornik, zrobiliśmy drugi przy Alei Włókniarzy, tak? Jeszcze tamte tereny teraz są najatrakcyjniejsze przy tych zbiornikach osiedla Łódź, proszę Państwa. Także wprowadzenie, realizacja stopniowa tej błękitno-zielonej sieci, która zaczęła się dość dawno, integrująca, budująca hybrydowe systemy, łącząca technologie z biotechnologiami. Chciałem powiedzieć, że tymi biotechnologiami doczyszczamy wody burzowe, żeby nie potapiały ulic, żeby po oczyszczeniu były retencjonowane w krajobrazie miasta. Dlaczego to jest takie ważne? No, a w międzyczasie chciałem tutaj może nieskromnie pokazać, że właśnie ta koncepcja była nagrodzona w zeszłym roku w Komisji Europejskiej jako Best of the Best w Europie. Czyli te rozwiązania wszystkie łącznie z biotechnologiami, z zaangażowaniem molekularnej biologii i innych elementów do takiego kształtowania przestrzeni przyjaznej miasta. Tak zostało ocenione. Tu jeszcze inny projekt dotyczący regionu. To było do rzeczy Piwnicy. W każdym razie, no tutaj przykład jednego z rozwiązań, jego efektywność. Tam widać woda wchodząca burzowa, taka w pierwszym etapie, tak wygląda. Dziesięciokrotna redukcja zanieczyszczeń. Czyli trzeba wcale budować wielkie oczyszczalnie ścieków, żeby średnio zanieczyszczone wody dopuścić i zamienić zagrożenie w zasoby, cenne zasoby, bo Łódź jest miastem na wododziale. Czyli tutaj tą wodę trzeba w krajobrazie retencjonować. Tak wygląda zbiornik właśnie poniżej tego systemu. Tak cały system Sokołówki, wiele elementów zrealizowano. Tutaj nie będę opowiadał szczegółowo, w każdym razie to są z kolei już ten projekt Górna Bzura, powiązanie technologii hybrydowych tutaj z biotechnologiami. No i proszę Państwa, zdrowie. To są wyniki profesora Kuny, przekonałem go, żeby zbadał alergię astmy u dzieci. Proszę zobaczyć. Centrum, tam gdzie jest zabetonowane miasto, to jest 16-18%. U dorosłych podobnie. Na obrzeżach, gdzie jest przynajmniej 30% zieleni i wody, bo ta woda tą zieleń aktywizuje, transpiracja, wilgotne powietrze, opadają pyły, w tym momencie mamy trzykrotnie mniej. Czyli wprowadzenie błękitno-zielonej sieci do centrum miasta, tych zielonych korytarzy, właśnie przy okazji Expo, to jest sposób na to, żeby poprawić jakość życia w Łodzi, tak? Żeby dać szansę na aktywne życie, żeby zmiany klimatu nie były w tym mieście tak drastyczne. Dlatego no, uważam, że
Tutaj jest zdjęcie pokazujące, jak ważna jest rola ekosystemów w recyrkulacji wody. Tam, gdzie jest czerwono, to znaczy, że 90% wody jest recyrkulowane przez ekosystem, czyli jeśli by był zdegradowany, to mamy dramat. Tak? W Polsce widzimy, jesteśmy w obszarze, gdzie 40% tego, co się dzieje z wodą, jest zdecydowane przez ekosystemy. Czyli tutaj widać, że ta zielona część, zielone Expo, który pokaże najnowsze metody rozwiązania, skonfrontuje ze światowymi, to jest niezwykle przyszłościowe i wydaje mi się, że to mamy szansę, że stanie się pierwszorzędną wystawą, panie premierze. No w każdym razie... Jak pan będzie szefem, to nie, ja myślę, że tutaj to wszystko, tak jak mówię, pracujemy na tym od lat z władzami miasta i dlatego myślę, że właśnie jest ta ciągłość. To dlatego mam tego typu... Pan cały czas pokazuje, że były władze miasta. No, ale obecne tak samo, bo z kolei Artur Rubek jest to obecny władze miasta, tak? Także właśnie podkreślam tą ciągłość, że politycy się zmieniają, a jednak konsekwentnie ta sieć stopniowo zrealizowana. Powołam, że ta ekohydrologia, która jest podstawą tych rozwiązań, jest polską specjalnością w programie ONZ, Światowym Programie Hydrologicznym. No, my ogromną wagę przywiązywaliśmy zawsze do współpracy z decydentami, edukacji i zaangażowania społeczności lokalnej. Dlatego, że bez tego nigdy byśmy tego nie zrealizowali i czasami jak się zdarzały protesty, ale potem mieliśmy wielkie wsparcie, a potem poza tym ludzie dbają o te elementy teraz i to jest niezwykle optymistyczne. Widzą, jaka jest korzyść. No i na koniec myślę, że to jest wspaniała szansa dla Łodzi. I powinniśmy dyskutować nie czy, tylko w jaki sposób zrobić, żeby maksymalnie zdynamizowało rozwój miasta, no i imidż Polski, prawda? No tutaj w tej chwili ta problematyka staje się niezwykle ważna i myślę, że byłoby to dobrze, że Łódź jest w strefie suszy, ten pas poznańskie, Kujawy, łódzkie, Mazowsze, najbardziej narażone na te zmiany klimatu, to właśnie tutaj powinno być to Expo, które pokażę, jak minimalizować zagrożenia i maksymalizować szanse. Dziękuję bardzo. Kolejnym panelistą, którego zapytam o zdanie, będzie pan dr Dominik Drzaska z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ja chciałem zapytać, nieco bardziej dąży ten temat, jeśli chodzi o ziemię. Ponieważ pojawiły się w ostatnim czasie w mediach doniesienia, że w związku z organizacją wystawy mogą się pojawić pewne wycinki, mogą pojawić się pewne przekształcenia tych terenów zielonych, które już są. Pan jest ekspertem do spraw planowania przestrzennego i przede wszystkim roli zieleni w tej kwestii. Jak pan uważa, czy faktycznie to miejsce, w którym zaplanowano to Expo, to miejsce, o którym mówimy, ten zakres, ogrodzenie tego terenu, jak to wpłynie na długofalowo na ten teren i czy to odbędzie się z korzyścią dla mieszkańców miasta? Ja też pozwolę sobie na udzielenie odpowiedzi, bo zanim jest w takim wyższym poziomie abstrakcji, ponieważ trudno jest dyskutować w tej chwili o pewnych rozwiązaniach, których jeszcze nie znamy, w niezależnym wykonalności. Trafiają do nas informacje dotyczące tego, jakie są kierunki realizacji tego projektu. I tu pierwszy raz zwrócił uwagę, patrząc przez perspektywę pewnych działań planistycznych, to to, że realizując tego typu inwestycje, wszelkie duże inwestycje, no należałoby w większym stopniu, to jest prawdopodobnie w ogóle bolączka, myślę, w Polsce wielu realizacji różnych inwestycji w przestrzeni, zwracać uwagę na różne warianty realizacji inwestycji. Tutaj trochę nawiążę do tego, co mówił mój kolega, pan profesor Mariusz Sokołowicz. Należy właśnie przede wszystkim rozważyć, tu właściwie wpisuje się mój głos już, co ze mną powiedziane, różne warianty realizacji inwestycji. Wydaje się, że tu Expo no, trochę jest na razie pokazywana jako taka inwestycja jednowariantowa. Ja rozumiem oczywiście wszystkie argumenty, które stoją za wskazaniem tej, a nie innej lokalizacji Expo, kwestie komunikacyjne przede wszystkim. Natomiast wydaje mi się, że to może budzić pewien sprzeciw, jakby ten sprzeciw społeczny, który gdzieś tam się pojawia, czy dyskusja na ten temat, może wynikać z tego, że jest to pokazane jako wskazane były od początku i analizowane już na tym wczesnym etapie ten jeden wariant. To jest pewnego rodzaju problem metodologiczny, tak można powiedzieć, praktyczny oczywiście również. Zwróćmy również uwagę na to, o czym również mówił pan profesor Sokołowicz, to znaczy, że mówienie o zielonym Expo, mimo tej nazwy zielone,
nie oznacza, że jest to program ochrony środowiska dla miasta Łodzi, czy w ogóle dla jakiegokolwiek innego obszaru, gdzie ten projekt był realizowany. Jest to przede wszystkim impreza, która ma wymiar marketingowy bardzo dobrze. Taka impreza jest jakby, że takie imprezy chcemy realizować w mieście. Natomiast nie jest jakby jednoznaczne, nie należy utożsamiać tego jako automatyczne rozwiązania, czy programy, czy projekty w zakresie ochrony środowiska. One mogą się tutaj pojawić. Takie zapewnienia otrzymujemy ze strony organizatora i bardzo dobrze. Natomiast trudno jest w tym momencie ocenić czy z perspektywy eksperckiej, czy jakiejkolwiek innej, na ile te inwestycje, które będą służyły zwiększaniu na przykład terenów zieleni urządzonej w mieście, wdrażaniu pewnych założeń, bo te zieleni sieci zostały w tym Expo wypełnione. Mam wrażenie, że jakby trochę ta dyskusja mogłaby w ogóle dotyczyć dwóch wątków. Zielonego Expo to raz, a dwa jakiegoś kompleksowego programu na rzecz poprawy stanu środowiska, działań związanych z adaptacją do zmian klimatu w mieście. Łódź z całą pewnością potrzebuje różnych projektów, które służyłyby poprawieniu warunków środowiskowych życia w mieście. I myślę, że to jest odczuwalne przez mieszkańców i to może być akcentowane niejako przy okazji tej dyskusji o Expo. Samo Expo jest dobrym rozwiązaniem, natomiast moim zdaniem to nie wyczerpuje problemu. Co do takich już bardziej szczegółowych pytań, które pan sformułował odnośnie czy grodzenia tych terenów, czy usuwania zieleni, no to oczywiście można powiedzieć, że z punktu widzenia jakby takich aspektów środowiskowych no, należałoby dokładnie, powtórzę to, co mówił jeszcze raz mój kolega, przede wszystkim szkodzić, więc to jakby do nic krótszego, myślę, że nic innego nikt od krótszego nie powie. Natomiast przypomina mi się inna debata, która, pozwolę sobie przypomnieć o dygresję, która toczyła się w Łodzi na temat kilka lat temu w trakcie konferencji na Uniwersytecie Łódzkim na temat działań związanych z rewitalizacją Księżego Młyna. I w ramach tej debaty pojawił się taki wniosek, który został sformułowany i spisany, że realizowanie projektów inwestycyjnych, konkretnie takich, które pobudzają rozwój ekonomiczny, chodziło o specjalną strefę ekonomiczną w Księżym Młynie, obszarach, które są poddane ochronie konserwatorskiej, a tam mamy do czynienia z taką ochroną konserwatorską zabytków akurat, rodzi szczególne wymogi względem inwestorów. Jest jakby szczególne obciążenie i szczególny problem. Tutaj, jeżeli chodzi o tereny zabytkowych parków, jest analogiczna sytuacja, to jest to strefy ochrony no, nie konserwatorskiej zabytków, ale związane ze środowiskiem, więc jakby to trzeba mieć na uwadze. Także jeżeli decydujemy się lokalizować pewne elementy tego Expo na terenach, które są pod reżimem konserwatorskim, no to to będzie rodziło pewnego rodzaju wyzwania, problemy, to będzie również jakby wiązało się z pewną większą wrażliwością pewnie społeczną na to, jak ten projekt będzie zrealizowany i jest to pewnego rodzaju potencjalnie problem, który wymaga rozwiązania. Stąd tutaj, no, powiedziałbym, należy liczyć na zapewnienia władz miasta, które szły w tym kierunku, że większość tych inwestycji na Expo powinna być jednak zorganizowana poza parkami. Tak? Więc jakby w tym kierunku prawdopodobnie należałoby ten projekt rozwijać, aby te parki były tylko pewnym elementem tej wystawy, natomiast nie jestem realizacji tych podstawowych inwestycji wystawienniczych. Więc to są takie moje refleksje, którymi mogę się podzielić. Teraz przedstawiciel strony społecznej, jak wiem, przyszedł do nas z pewnymi pomysłami, z pewną koncepcją. Mówiliśmy o wielu wariantach, mówiliśmy o różnych pomysłach. Pan Łukasz Kamiński także pracował nad koncepcją błękitno-zielonej sieci, więc miał nieco do czynienia z tym tematem. Natomiast no jest przede wszystkim aktywistą i przyszedł do nas z jednym z pomysłów. Proszę Państwa, najpierw kilka słów o tym, co już słyszeliśmy o tym, jak właśnie o koncepcji miejskiej Zielonego Expo. Tu słyszeliśmy dwie to trochę dobre rzeczy, że po pierwsze, że główny ciężar Expo ma być przesunięty na południe od Parku 3 Maja do Baden-Powella i tam ten park ma się w ten sposób powiększyć, ma powstać taki ogromny central park, który będzie poszerzony o te tereny. Natomiast tutaj, jak porównamy, wystarczy porównać tą koncepcję, to co widzieliśmy na tej mapce przedstawionej przez pana dyrektora, do planu miejscowego, który został niedawno uchwalony dla tych terenów, to tam jest przewidziana zabudowa.
szczelna zabudowa, która więc nie będzie, już zniknie tak naprawdę ten pas lasu, który tam jest, ponieważ tam jest pas lasu, to jest tak samo jak farm jest to pozostałość Puszczy Łódzkiej po drugiej stronie dołów, więc rzeczywiście miasto otrzyma od kurtu tereny, powstaną tam pawilony, natomiast potem te pawilony powrócą do prywatnych właścicieli, zostaną one sprzedane deweloperom i ten fragment lasu, który tam jest, zostanie wycięty. Widzieliśmy piękne połączenie z Doliną Jasienia, takie zielona wstęga, która idzie na południe. Na planach miejscowych tam jest przewidziana trasa i trasa konstytucyjna, która została, z której też w ostatniej chwili, teraz niedawno, miasto wycofało się z jej budowy przed Expo, natomiast nadal jest ona w planach, czyli ta piękna zielona wstęga zmieni się po prostu w trasę. Tego nie będzie. Dolina Jasienia, tak jak powiedziałem, że tutaj także w ostatniej chwili, trochę ratując się przed kontrowersjami społecznymi, miasto Łódź dorzuciło piękną zieloną sieć do tej koncepcji, natomiast przykład Jasienia, mówiono Jasienia, okej, tylko że plan miejscowy uchwalony dla Doliny Jasienia między ulicami Klińskiego a Piotrkowską zakłada całkowite zabudowanie tego terenu. I już ja widzę w tym momencie w prasie, w mediach reklamy dewelopera, który przewiduje tam po prostu szczelne zabudowanie wszystkiego blokami. Pozostaje tylko niezabudowany jeden niewielki plac obok starej elektrowni. Więc tutaj widzimy, że włączyliście piękną zieloną sieć państwo do projektu, ale zrobiliście to dosyć nieudolnie, w słaby sposób. Mówiono, że Expo to jest kod WORP-u. No ja dzięki temu wystarczy porównać pewne rzeczy, porównać na przykład tą ideę promocyjną z planami miejscowymi i widzimy, jak ten kod naprawdę wygląda poprzez ten worek. Takie możemy mieć rentgen w oczach w ten sposób. Teraz była też mowa tutaj wcześniej o alternatywach, że powinny być jakieś alternatywy, powinny być rozwiązania alternatywne. Ja mogę prosić o mapkę i o wskaźnik laserowy. To jest właśnie, będziemy zielona sieć. Mamy sieć połączonych ze sobą parków miejskich, które oplatają całe miasto, łącząc ze sobą różne dzielnice tego miasta. I teraz właśnie ta sieć, ta koncepcja zawiera w sobie takie tereny, które obecnie nie są parkami, ale można je tak wykorzystać i można tak, że jest tam tak duży potencjał, że można tam zorganizować także tak dużą wystawę Expo. Zaraz zobaczymy, jak chciałabym skończyć. Jak to się włączyć? Czerwony. Aha, czerwony. No więc... Powinno być na orze. No, drobne problemy techniczne, ale już zacznę opowiadać. Więc mamy tutaj pasaż. O, świetnie. Dziękuję Ci. Mamy jeden z elementów błękitno-zielonej sieci. Pasaż południowy. Proszę Państwa, ta alternatywna wersja dla Zielonego Expo powstała kiedy? Powstała 10 lat temu. Ponieważ wtedy właśnie współpracując z obecnym tu profesorem Maciejem Zaleskim, stworzyliśmy taki album na temat błękitno-zielonej sieci, w którym jednym z elementów, była tam o jasieniu oczywiście, ale jednym z tych elementów był mój pomysł, to był pasaż południowy, tak go nazwałem, ponieważ łączy on ulicę Piotrkowską z południową częścią Łodzi, w tym z lasem, fantastycznym terenem zielonym oraz z obrzeżami miasta. Rozpoczynamy nasz pasaż od placu Niepodległości, od właśnie skweru, w którym mamy pomnik patronki naszego miasta Świętej Faustyny. Dalej przechodzimy istniejącymi parkami. Tutaj jest istniejący już ciąg parków miejskich. To jest park Legionów, dalej skwer Kubaniewicza. Dalej mamy teren ogrodów działkowych. Ciąg zieleni przechodziłby z krajem tych ogrodów działkowych w dość niewielkim stopniu, nie ingerując. Dosłownie kilkanaście ogrodów działkowych być może trzeba było przesunąć. I dalej mamy co? Mamy teren wojskowy przy ulicy Pryncypalnej, teren dawnych magazynów wojskowych. Spytacie Państwo, co mamy w ogóle magazyny wojskowe wspólnego z zielenią? No mniej więcej to samo, co wojskowe powinno na Brusie, ponieważ to jest też teren wojskowy. Te magazyny nie były zabudowane ściśle, tam było dużo przestrzeni, ta przestrzeń zarosła lasem.
wspaniałym lasem. To jest niezwykły drzewostan, są ogromne, wielkie, pokaźne drzewa, które no, już widać z daleka. Ten teren dla całej okolicy stanowi niesamowitą sprawę krajobrazową, jak też i tworząc mikroklimat dla tego terenu, mimo że jest zagrodzony. W tym dalej, co mamy dalej? Tutaj ciąg zieleni, który już istnieje, jest wpisany w studium metod zieleń parkowa, natomiast jest przeznaczony na park. Skąd on się wziął? To jest dawna, to jest rezerwa podbudowy trasy górna, inaczej trasy Bartoszewskiego. Kiedy ta trasa miała powstać, tutaj my razem z panem profesorem Zaleskim wspieraliśmy mieszkańców osiedli położonych blisko tego terenu, w tym w protestach za odsunięcie tej trasy i przeprowadzenie jej przez tereny przeznaczone dla przemysłu, które są tutaj. Dalej mamy tereny rolnicze, częściowo niezagospodarowane, w dużej mierze wystawione na sprzedaż, można je odkupić od właścicieli. Potem już wchodzimy właśnie w las Ruda Popioły, dalej poprzez ulicę Popioły dochodzimy aż do Stawu Stefańskiego. Natomiast tutaj mamy już granice gminy, możemy wyjść na zewnątrz miasta, czy wyjechać rowerem, ponieważ tutaj w ciągu zieleni byłaby obecna trasa spacerowa, jak też i wysokiej jakości droga rowerowa. W tym momencie, jak to teraz przełożyć na Expo? No mamy... To są już dwie końca, także proszę już ostatnie zdanie. Tak. Tu mamy właśnie teren wojskowy. Tam, gdzie teraz są obiekty dawne magazynów wojskowych, możemy stworzyć pawilony. Jakby na ich miejscu, tam gdzie trochę może na ich fundamentach, niekoniecznie dosłownie, bo nie wiem w jakim stanie są fundamenty, możemy stworzyć pawilony wystawowe. Dalej, tam już jest infrastruktura, są drogi dojazdowe i tak dalej, to tutaj nie potrzebujemy więc ingerencji wycinania drzew. Włączyć możemy do wystawy także ten teren, bo tutaj możemy wystarczy stworzyć płatkę nad Wisłą Demokratyczną, mamy włączony kolejny teren, rezerwy terenu pod trasę górną i dalej tereny obok Lasu Ludzkiego z możliwością ich poszerzenia do granic właśnie gminy i dalej naszego terenu, który można wykonać. To jest właśnie alternatywa. Kolejnym panelistą jest Mikołaj Siemiński, od niedawna dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego. Jakie jest pana spojrzenie na tę kwestię? Jak zorganizować Expo z pożytkiem dla Łodzi? Łodzie. Żeby Expo miało długofalowe korzyści dla Łodzi, dobrze by się wpisywało te analizy i strategie rozwoju Łodzi i regionów, które są przygotowywane w Łodzi i w województwie od lat. W zasadzie wszystkie strategie, które mamy u nas, przewidują właśnie realizację tej Błękitno Zielonej Sieci. W niektórych dokumentach Błękitno Zielona Sieć pojawia się z nazwy, ale nawet tam, gdzie ona nie występuje, tam zawsze mamy właśnie tą koncepcję, bo to jest w zasadzie jedyny atut Doliny Rzecznej, jedyny atut, które nasze miasto, nasz region ma. Nie mamy przecież morza, tak jak Trójmiasto, nie mamy gór w pobliżu, nie mamy jezior jak Olsztyn, nie mamy wielkich rzek, więc no, jedynym zasobem, jedynym atutem to właśnie są te doliny rzeczne, które możemy zrewitalizować, zrenaturalizować, otworzyć tam publicznie dostępne tereny zielone. No i dobrze właśnie, żeby takie wydarzenia, takie imprezy jak Zielone Expo szły właśnie w kierunku realizacji tej Błękitno-Zielonej Sieci, żebyśmy no, to realizowali. Natomiast ta koncepcja, która była przedstawiona do tej pory przez miasto, która no, była zawarta w dokumentach aplikacyjnych, no tam się nie zbierzemy nawet o pół kroku w kierunku realizacji tej Błękitno-Zielonej Sieci. Nawet można powiedzieć, że do tej pory mieliśmy raczej krok wstecz, z tego względu, że te tereny, na których miało być urządzone Expo, są położone na terenie, na obszarze czegoś, co w koncepcji Błękitno-Zielonej Sieci nazwane jest pasażem konstytucji. No, do tej pory były takie pomysły ze strony miasta, żeby tam zbudować trasę szybkiego ruchu, która w zasadzie miała być odpowiednikiem aleja włókniarzy. Czyli jakby trochę to idzie
doszło styczności właśnie z tymi dokumentami strategicznymi, przynajmniej w tym zakresie, w jakim one odnosiły się do błękitno-zielonej sieci. A błękitno-zielona sieć jest na przykład wpisana do strategii zintegrowanego rozwoju Łódź 2020+, czyli takiego głównego dokumentu strategicznego miasta. Również się pojawiła strategia rozwoju województwa łódzkiego, tej, która jeszcze obowiązuje. No i dobrze, żeby taka właśnie wystawa realizowała nam to, chociaż na jakimś odcinku, chociaż w jakiejś części. No i tu już czas na głos dla pana Rimmera, dla pana, który jest kierownikiem tego projektu Urzędu Miasta Łodzi. Czy te uwagi, które zgłosili panowie w ramach tego panelu, czy jest pan w stanie powiedzieć, że Expo faktycznie jest wydarzeniem, które w sposób ostateczny skonsultowano z mieszkańcami? Czy faktycznie ta lokalizacja się broni? Czy te uwagi o wariantach są słuszne? Jaka jest pana wizja tego problemu? Jeśli mam się odnieść do wszystkiego w ciągu 4 minut, będzie mi trudno, będę się starał. Zacznijmy od rzeczy najważniejszej. Staramy się konsultować ten projekt, jego założenia od samego początku, nie przesądzając z góry jego kształtu. To tym samym oznacza, że nie jesteśmy w stanie z góry pokazać Państwu pełnej analizy kosztów, skoro uwzględniamy głosy mieszkańców, jak parki powinny być urządzone, ale też jak teren wystawy powinien być urządzony. Chcieliśmy uniknąć zarzutu o brak konsultacji masterplanu, czy też założeń wystawy. Po jego opracowaniu, gdybyśmy poddali konsultacji, wydaje mi się, że to byłoby bardziej niewłaściwe, jeżeli rozmawianie z Państwem, czy to dzisiaj, czy przy okazji szeregu innych spotkań warsztatów, tak aby ten finalny masterplan odzwierciedlał oczekiwania i potrzeby. Jeżeli chodzi o warianty, ja chciałem zauważyć, że poddaliśmy analizie, czy to przy Expo 22, czy przy Expo 24, także inne tereny, zwłaszcza pod kątem funkcjonalnym, pod kątem transportowym. Wydaje mi się, że te walory, które niesie lokalizacja, którą zaproponowaliśmy, są zdecydowanie najwyższe spośród możliwych i racjonalnie dostępnych w zakresie kosztów zdroworozsądkowym założeń. Idąc dalej, jeżeli chodzi o kwestie komunikacyjne, pojawiła się kwestia opcji nowokonstrukcyjnej. Ja zwrócę uwagę, że plany budowy ulicy nowokonstrukcyjnej pojawiły się w planach miasta w 1928 roku, jeśli dobrze pamiętam, i od tego czasu są w tym uwarunkowani rozwoju przestrzennego miasta i przez cały ten czas ta ulica, ta droga nie powstała. Stąd czynienie zarządu Expo, że uwzględniamy, czy nie uwzględniamy tą drogę, jest troszeczkę nietrafione, ponieważ ulica ta istnieje w planach od bardzo, bardzo dawno. Ja mam zapewnić się, że do czasu Expo ta ulica nie powstanie, ponieważ rozcinałaby tereny wystawy. Taką deklarację miasto składało parokrotnie przy okazji spotkań z mediami, a w tej chwili podtrzymuję. Do czasu przeprowadzenia Expo ta droga nie powstanie, ponieważ prosiłaby funkcjonalny teren wystawy. Jeżeli chodzi o argument dotyczący przyszłej zabudowy terenów budowlanych, to są tereny przemysłowe, poprzemysłowe, które mogą być zgodnie z planem miejscowym uchwalonym przez Radę Miejską wkomponowane w zabudowę. Wcale nie mówiłem o tym, że budynki, które zresztą, obiekty, które powstałyby na Expo, po Expo by tam trwale pozostały. Mówiłem o to, że możemy na czas wystawy część tego terenu użyć, tym samym unikając inwestycji i zabudowy terenów parkowych. Pojawiająca się propozycja utworzenia komitetu doradczego, czy też rady programowej, w zależności od nazwy, w pełni ją przyjmujemy. Przy poprzednim Expo takowa rada istniała, troszeczkę czekamy i oddajemy w tym zakresie pole administracji centralnej, a na właściwy sygnał, chcieliśmy wyjść tej sprawy przed szereg. Jeżeli chodzi o analizę kosztów i korzyści, pojawia się ona w sobie wykonalności po opracowaniu masterplanu, który warunkuje dość w sposób kluczowy ostateczne koszty, będą one zaprezentowane w ciągu najbliższych miesięcy. Jeżeli chodzi o plan transportowy, podobnie. W ramach studium powstaje plan transportowy i tak samo chcieliśmy go w najbliższym czasie, w ciągu najbliższego miesiąca, myślę, zaprezentować i poddać konsultacji. A co z konsultacji wyjdzie, które jego elementy się ostaną, które trzeba będzie przemyśleć i redefiniować, wyjdziemy z konsultacji społecznych. Jeżeli chodzi natomiast o te argumenty związane z brakiem środowiskowego charakteru Expo, to chciałem zwrócić uwagę, że miasto chciałoby, aby Expo było przyczynkiem, takim kołem zamachowym, katalizatorem do opracowania, czy też szybszego wdrożenia strategii zarządzania miastem. Taki jest też długofalowy cel tego przedsięwzięcia. Bardzo nam zależy na tym, żeby to proekologiczne i zielone myślenie w planowaniu miasta było mocniej widoczne. To jest też jedna z przyczyn, na których władze Łodzi zaproponowały w ogóle organizację Expo Horticulture.
Czy którąś z kwestii pominął? Z tego czasu, który jeszcze mamy, myślę, że jest czas na polemiki pomiędzy panelistami. Jeśli któryś z panów ma w tej chwili coś do dodania do tej pierwszej serii pytań, to możemy po kolei. Mogę jedną rzecz? Maciek nie powiedział jednej rzeczy, która mi się odnosi też do lokalizacji, że obowiązkiem naszym jest to, żeby teren wystawy był pewnie ogrodzony. Sama teren wystawy musi być, będzie tam będą sprzedawane bilety i wymaganie tego, żebyśmy mogli tą wystawę utrzymać, jest to, że to będzie teren ogrodzony. Więc na przykład to, co proponujemy alternatywnie, czyli te wszystkie szlaki, które chcemy zielone zbudować, one już są ogólnie dostępne. I ta propozycja, którą tu Pan przedstawiał, też przeciągnięcia jakiegoś terenu od południa do północnej części Łodzi poprzez drogi, ona żeby z tego punktu widzenia nie wchodzi. Możemy mówić o szlaku, który by tam był w ramach turystycznych, za to trudno sobie wyobrazić, przynajmniej tak ja to zrozumiałem, że ogrodzimy ulicę Pytkowską i będziemy tam sprzedawać bilety. No bo tu jest ta koncepcja i ten warunek, że musimy mieć zwarty teren, na którym musimy się odnieść. Chyba, że źle zrozumiałem wypowiedź, to jest tak tylko tyle. Czy po kolei ktoś z panów jeszcze... Proszę Państwa, najpierw odniosę się jednak do tej dynamicy konstytucyjnej. No. Rozumiem, tutaj jest powiedziane, odpowiedź była, że ulica Konstytucja była planowana od dawna. Jest też obietnica tego, że nie powstanie przed Expo. Natomiast skoro powstanie po Expo, no to nie możecie się Państwo chwalić, że stworzycie w tym miejscu, w tym terenie taki piękny ciąg zieleni, zielonej sieci łączący parki z jasieniem, no po prostu, ponieważ to będzie ciąg zieleni tymczasowy. Trzeba by przerywaną linią jakąś tam zaznaczyć, więc tutaj ujrzymy prawdę o tym. Jeśli chodzi o ogradzanie wystawy, no więc tak, teren wojskowy, o którym mówiłem, to 33 hektary, jest on już ogrodzony w tej chwili. Ogrodzenie już dawno postawione, pięknie zarośnięte pnączami, błyszczem, jest no, świetne ogrodzenie dla Zielonego Expo. Następnie, bo tam trochę hektarów tutaj brakuje do wymaganych, tutaj mówiłem o przeprowadzamy nad ulicą Demokratyczną Płatkę i trafiamy już w teren rezerwy terenu na ulicę, która była planowana dawniej na trasę górną. Ten teren też możemy ogrodzić w dużej części, ponieważ on nie jest w tej chwili parkiem miejskim. On okay, jest doceniany przez mieszkańców lokalnych, oni chcą, żeby tam był park ogólnodostępny. Natomiast jeżeli pójdziemy z nimi na taki układ, że ten teren tymczasowo będzie zagrodzony, natomiast potem będzie ogólnodostępnym parkiem, to myślę, że nas to robi, będziemy mieli zamiast protestów społecznych, jakie poparcie społeczne. Kolejna, druga prawka przebiegałaby nad trasą górną i łączyłaby ten teren dawnej rezerwy właśnie z terenami zielonymi na obrzeżach Lasu Rudzkiego i tam też możemy stworzyć teren ogrodzony. I z tej układanki, no tam jeszcze możemy sobie jak trzeba dobrać, jeżeli pójdziemy na współpracę z gminą Żgów, kawałek terenu, który należy do gminy Żgów. Więc z tego, że tej układanki już nam powstaje wspólny teren dla wystawy. I nie musimy obradzać ulicy Piotrkowskiej, ponieważ mamy, też przypomnę, że żeby tutaj stworzyć wspólny teren zielony z Parku Trzeciego Małego Wypadu, to też musimy zrobić kładkę choćby przez ulicę Małachowskiego, bo inaczej nie połączymy tego z zieleńcem przykonstytucyjną, nie będzie spójności. W tym momencie kolejna sprawa, jeżeli nie musimy obradzać oczywiście fragmentu ulicy Piotrkowskiej, to istniejące parki, o których mówię, to byłby elementem terenów uzupełniających, czyli otwartych, ogólnodostępnych. Z tego, co opisałem, tych terenów ogrodzonych, to już wystarczy na to, żeby właśnie taki wiodący teren wystawy Expo zorganizować. Jeszcze kolejna sprawa, ostatnia, czy jest powiedziane na pewno, bo trzeba wyjaśnić, czy ten teren rzeczywiście ogrodzony musi być w jednym kawałku. Może bardziej korzystne tak naprawdę byłoby koncepcja jeszcze trochę inna od tej mojej, czyli że stworzymy więcej takich ogrodzonych terenów, dzięki czemu połączone ze sobą dobrze komunikacje, nie będę prosił o PA.
Tak jest. I w tym momencie zachęcimy ludzi do dłuższego pozostania w Łodzi, zwiedzania Łodzi. Dziękuję za bardzo. Szanowni Państwo, to jest czas, kiedy ja milknę i to jest czas, by głos oddać Państwu. Także kto pierwszy ma pytanie? Dzień dobry Państwu, Jan Waliszewski, Stowarzyszenie Niebla Zielonego Expo. Proszę Państwa, ja nigdy nie widziałem siebie w roli zielonego ekologa, czy jakby to nazwać. Jestem mieszkańcem dzielnicy Radiostacja. Po roku przyglądania się tematowi Zielonego Expo i dowiadywania się kolejnych szczegółów na temat możliwych wariantów realizacji tej imprezy, powołaliśmy stowarzyszenie o tej nazwie. Nie jesteśmy przeciwni Zielonemu Expo jako takiemu, ale jesteśmy przeciwni Zielonemu Expo na tych terenach i przy tych założeniach, które zostały złożone do wniosku. W związku z tym, że jako stowarzyszenie widzimy istotne i nieakceptowalne przez nas koszty społeczne dla mieszkańców okolicznych osiedli oraz nieakceptowalne koszty, jeśli chodzi o zasoby środowiskowe. Chciałbym na ręce pana premiera przekazać nasz apel o niefinansowanie tej inwestycji z budżetu centralnego. Przepraszam, ilu członków pana stowarzyszenia? Coraz więcej. Ale ilu członków? Nie, proszę powiedzieć. Proszę się nie wstydzić, proszę powiedzieć. Coraz więcej. Ale ilu członków? Bo my słyszymy o pięciu. Proszę Państwa, ja nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich i będę prowadził, moderował tę dyskusję. Półtorej minuty dla osoby, proszę o zadawanie pytań i po półtorej minuty będę niestety przerywał. Mamy godzinę czasu, chcę Państwu wszystkim oddać głos. Będę udzielał głosu sektorowo, czyli po kolei jeden głos, drugi, trzeci i tak w kółko. Proszę kierować pytania do konkretnych prelegentów. Ten sektor już miał jedno pytanie. Czy tutaj z tego sektora ktoś? Nie. Proszę tutaj pani. Krótkie pytanie, półtorej minuty. Do kogo? Oczywiście zanim zadam pytanie, to pozwolę sobie, tak jak tutaj państwo przed chwilą mieli okazję wyrazić swoje zdanie, tak też uważam, że ja też jestem, mam taką możliwość, żeby swoje zdanie wyrazić. Otóż też jestem mieszkanką Widzewa. Dodatkowo mam 22 lata, reprezentuję najmłodsze pokolenie łodzian. Chciałabym jednak odnieść się do jednej wypowiedzi, która brzmi, że komercjalizowanie ekologii to może nie jest teraz coś, co da się zrobić. Otóż młodych ludzi, to co interesuje młodych ludzi, to co dla nas jest najważniejsze, to jest klimat, to jest środowisko, to jest nasza przyszłość. Przyszłość bezpośrednia, która nas dotyczy najbardziej. I młodzi ludzie, jeżeli chodzi o ekologię, jest to jedno z naszych głównych zainteresowań, dlatego że jest to nas największy w tym momencie problem, ponieważ martwimy się o to, jak nasze życie będzie wyglądało i czy w ogóle będzie wyglądało. Dlatego uważam, że komercjalizacja ekologii to jest trend, który w tym momencie na świecie jest jednym z wiodących i nie widzę przeszkód, żeby w takim mieście Łódź również istniał, zwłaszcza że my ludzie podróżując po świecie widzimy to wszędzie. Druga sytuacja jest taka. Z tego co wiem, Stowarzyszenie Niebla Zielonego Expo reprezentuje na ten moment około 15 osób. Proszę Państwa, na Widzewie mieszka kilkadziesiąt tysięcy osób. Do każdej inicjatywy społecznej znajdą się ludzie, którzy będą przeciwko. Z tego co czytałam na Państwa fanpage'u na Facebooku, które też ma 80 lajków, a fanpage nie, Zielone Expo 2024 18 tysięcy, to też troszkę pokazuje skalę. Jednym z argumentów jest nie, bo nie. Ale to przeczytałam nawet, taki post przeczytałam, również przeczytałam post, który brzmiał: ciekawe kto jest za Zielonym Expo, skoro wszystkie spotkania odbywały się u Edelmana. Szanowni Państwo, to jest poniżej jakiejkolwiek krytyki i uważam, że powinniśmy
przede wszystkim głos tych kilkudziesięciu tysięcy osób, które jednak należą do stowarzyszenia, powinien być głosem wiodącym, a także głos młodych ludzi, którzy w ekologię chcą inwestować, dla którego ekologia jest najważniejsza i które protestują również za tym, żeby rząd dbał o zieleń i dbał o naszą przyszłość. Dlatego ja wychodzę tutaj z głosem łodzianki, młodej osoby, osoby mieszkającej na Widzewie. Bardzo bym chciała, żeby rząd pokazał, że zieleń jest dla niego priorytetowa, tak samo jak nasze przyszłe życie. Dziękuję bardzo. Z tego sektora, czy jest jakieś pytanie? Z tego już było, ja przepraszam. Z tego sektora nie było, tak? Ja mówię, że z tego... Zgadza się? Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ja mam pytanie do pana z klubu Dmowskiego, tylko jedno. Skąd pana stowarzyszenie czerpie dane, jak państwo protestujecie, to na pewno macie jakąś wiedzę. Chciałabym zapytać, skąd państwo mają dane? Dziękuję. Czy ktoś tutaj może odpowiedzieć z panów? Dzień dobry państwu, Jacek Kędzierski. Ja z kolei mieszkam na Widzewie i tak jak się dobrze w oknie i wspinam na palce, to widzę z okna miejsce, w którym ma się odbywać Expo według zapowiedzi władz miasta. Proszę państwa, i dlatego jestem może dlatego, że znam bardzo dobre tereny, dlatego jestem przeciw lokalizacji Expo właśnie na terenie parków Baden-Powera i parku 3 Maja. Tutaj mam pytanie do pana penalisty. Czy uważa pan, że wprowadzenie odpłatności za wstęp do tych parków w czasie Expo i być może po jego zakończeniu wpłynie korzystnie na zdrowotność dzieci i mieszkańców okolicznych osiedli? A takie są problemy. Proszę państwa, skąd czerpiemy informacje? Czerpiemy informacje ze stron internetowych AIPH. Przede wszystkim zapoznaliśmy się z ogólnymi zasadami, które tam są sformułowane, które były uchwalone na posiedzeniu tej organizacji w 2017 roku. Tam są określone minima. Te minima to jest 50 hektarów czystej powierzchni wystawienniczej i tak dalej, i tak dalej. Mogłem tu referować, ale nie mam czasu. Poza tym czerpiemy wiadomości z tego, jak wyglądały expos w latach ubiegłych. Te właśnie, szczególnie te hortykularne wystawy. W Beijingie, tak jak to przebiega w tej chwili, jak to wyglądało w Astanie i w Antalii. Wymagane są, proszę państwa, ogromne powierzchnie wystawiennicze. Dlatego my protestujemy, bo jest nieporozumieniem zlokalizowanie tego expo na tych terenach. Panie prezydencie, Beijing w tej chwili zlokalizował expo na 500 hektarach. To jest zasadnicza powierzchnia wystawiennicza. Do tego jest drugie tyle otuliny wokół tej zasadniczej części wystawienniczej. Więc proszę te koncepcje odłożyć do lamusa. W Antalii to było 150 hektarów, podobnie chyba w Aspanie. Stąd czerpiemy tę informację. Nasze zainteresowanie i zainteresowanie działalnością naszego stowarzyszenia stale wzrasta. Ja odbywam spacery przez całą wiosnę. Muszę odeprzeć te kłamliwe zarzuty, które skierowano. Proszę państwa, w każdym weekend przeciętny rozmawiam z 200 osobami na terenie parku Baden-Powera, szczególnie z matkami, z dziećmi, z babciami, z wnukami i z innymi osobami na terenie parku 3 Maja. Żadna z tych osób nie wypowiedziała się pozytywnie na temat lokalizacji expo na terenach tych parków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do którego z panem listu kierował pan swoje pytanie? Pana, który tak ładnie nam opowiadał o tej astmie, o wpływie
Czy odpłatność wstępu za parków tutaj się zmieni? Ja pozwolę sobie odpowiedzieć na pewnym poziomie ogólności. W każdym społeczeństwie jest frakcja ludzi, którzy chcą, żeby wszystko zostało po staremu. Niestety świat jest w fazie bardzo dynamicznych zmian. Jeśli nie będziemy wprowadzać różnych innowacyjnych rozwiązań, no to niestety przy jeszcze dodatku tym, o czym pani mówiła, zmianach klimatu występujących, to naprawdę to będą bardzo złe konsekwencje. Ja myślę, że takiego poziomu operacyjnego nie odnosiłbym do poziomu strategicznego. Tak? Bo Expo jest pewnego rodzaju wizją strategicznego rozwoju miasta, takim niezwykle ważnym elementem. Tak? Z marketingiem, jak już zostało powiedziane. Ekologii i rozwoju. Proszę, słuchajmy się nawzajem. Jeśli, to jest teraz jeśli mogę się też odnieść do tego, co spadło. To proszę. Jeśli chodzi o płatność, to jest to płatność przez pół roku, przez czas trwania wystawy. Ogrodzenie jest ogrodzeniem tymczasowym przez czas trwania wystawy. Ogrodzenie miałoby być modułowe, po wystawie przekształcone w panele osłaniające zabudowę mieszkaniową na innych osiedlach poza parkiem. Jeżeli chodzi o regulacje, o których pan wspomniał, jest pan w błędzie. To nie jest 50 hektarów czystego terenu. No, jasno mówię, zatem pracuję na co dzień. Venlo w Holandii ten teren miał na przykład 60 hektarów. Był to teren zalesiony w dużym stopniu. Wiele przykładów wystaw to są tereny zadrzewione, są to tereny zieleni urządzone, które są wykorzystywane jako tereny Expo i poprzez Expo rozwijane. Jest pan w błędzie albo wprowadza pan w błąd opinię? Proszę pytanie z tego sektora. Dzień dobry, Adam Pustelnik, firma doradcza Savills. Mam z góry zaznaczam, że nie jestem członkiem żadnego tutaj konsorcjum obsługującego projekt, jestem w charakterze obywatelskim. Chciałem skierować swój głos do pana premiera. To jest mieszanka tych postulatów i próśb, spostrzeżeń. Chciałem zaznaczyć, moim zdaniem oczywiście, skala imprezy ma znaczenie wtórne względem tego, jak się ją zdyskontuje i do pomysłu na nią. Jako dwa takie najbardziej jaskrawe przykłady można podać dość spektakularne fiasko olimpiady w Grecji, no, czy umiarkowanie korzystny wpływ na lokalną gospodarkę mundialu w Brazylii. No, pustoszałe stadiony w dżungli do dzisiaj nie mają ani jednego gościa, gdzie na przykład w Pantrze możemy spojrzeć na dwa wystawy o, a właściwie wydarzenia o minimalnej skali, doprowadziły do rozwoju gospodarczego na zupełnie niebanalną skalę. Jednym z nich jest Greensboro w stanie Południowa Karolina w Stanach Zjednoczonych. To jest miejsce, gdzie jest największa koncentracja inwestycji zagranicznych w całych Stanach. A doprowadziła do tego umiejętnie wykorzystana przez lokalnego biznesmena konferencja IT na 2000 osób. Podobnym przykładem jest chociażby przykład szkockiej wsi, gdzie wybudowano dwie wielkie kamienne głowy konia w ramach hipsterskiego festiwalu i do dzisiaj jest to jedno z najpopularniejszych turystycznie miejsc w Szkocji. Więc moim zdaniem nie skala wystawy, tylko to, jak ją się zdyskontuje, decyduje o jej sukcesie. A akurat Expo Horticultural, czy ogrodnicze, jakkolwiek je nazwiemy, ma bardzo fortunną tematykę, podpisującą się w globalnie funkcjonujące trendy. Chociażby przytoczony przez pana profesora Nowy Jork, jego najbardziej popularny obecnie projekt miejski, który był gigantycznym impulsem rozwojowym w swojej części miasta, Highline Park, bazuje na umiejętnym połączeniu roślinności, ekologii, elementów ogrodniczych z krajobrazem industrialnym. Moim zdaniem w Łodzi są tego fantastyczne warunki. Jak to zdyskontujemy? To zależy od dyskontujących. Bardzo kibicuję, żeby to zdyskontowano dobrze. Mówię to jako łodzianin na tymczasowej banicji w Warszawie i o poparcie dla mojego punktu widzenia, albo właściwie nawet refleksję na nim będę bardzo prosił pana premiera. Dziękuję. Dziękuję. Z sektora środkowego jakieś pytania? Tutaj? Tomasz Gałucz, mieszkaniec Nowosolne, jest istotne. Mam krótkie pytanie do pana Macieja Zalewskiego. Mianowicie, jak pan w ogólnym transie uzna, że rzeczywiście i udowodni, że pomysł Expo jest rzeczywiście dobry
jeśli chodzi o przyszłość całej planety. To znaczy na przykład, jak będzie policzony bilans dwutlenku emisji dwutlenku węgla przyjazdu kilku milionów ludzi do Łodzi, w jaki sposób to się rzeczywiście przełoży realnie na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla z miasta jako całości. I wreszcie trzecie kluczowe pytanie, dlaczego ten bardzo ciekawy plan niebiesko-zielonej linii koniecznie musi być połączony z EXPO, a nie da się go zrobić tak czy owak, czy będzie EXPO, czy nie będzie? Bardzo ważne pytanie, ale ja myślę, że tu kluczem jest jeden. Najcenniejszą wartością w XXI wieku jest informacja. A EXPO będzie transferowało do Polski informacje na temat najlepszych innowacyjnych rozwiązań właśnie w kształtowaniu zielonej infrastruktury, produkcji ogrodniczej, ale również kształtowania miast przyszłości. To jest moja odpowiedź. Wszystko? Tutaj teraz pytanie. Złączymy rozmowę. Dzień dobry, nazywam się Jola Bobras. Nie jestem reprezentantką żadnego stowarzyszenia. Jestem mieszkanką łódzkiego Śródmieścia. Mieszkam przy ulicy Gdańskiej, niedaleko Akademii Muzycznej. Jestem muzykiem, artystką z zawodu i przyszłam na to spotkanie z wielką nadzieją, że Zielone Expo coś będzie w stanie zrobić dla łódzkiego Śródmieścia. Przez 25 lat, jak mieszkam na tym terenie, nie zostało posadzone ani jedno drzewo. Posadziłam kiedyś sama 13 drzew i nietrzeźwi mieszkańcy Śródmieścia te drzewa wyrwali. Pytanie jest do pana prezydenta. Co pan, co zarząd miasta, władze miasta, co zrobią dla Śródmieścia Łódzkiego, które uważam, że jest snem, koszmarem mieszkańców? Czy zostaną opracowane jakieś rozwiązania? Czy nie można zwyczajnie, nie używając wielkich słów, wielkich projektów, posadzić kilka drzew przy ulicy Legionów? Przy ulicy Gdańskiej? Dlaczego na Piotrkowskiej nie sadzi się drzew? Czy to jest takie bardzo trudne? Dziękuję bardzo. Pan prezydent chce odpowiedzieć teraz, czy później? Z tego co wiem, to na ulicy Piotrkowskiej żeśmy posadzili przy rewitalizacji całe szpale platanów. Z tego co też wiem, to że w trakcie rewitalizacji na odcinku gdańskim żeśmy zasadzili drzewa. Wokół miejsca, gdzie pani w tej chwili mieszka, zdaje się, że też wokół szkoły muzycznej zrobiliśmy niedaleko wonek. Tam nie można wejść. Akademii Muzycznej. Ale ja nie mówię o Akademii Muzycznej, ja mówię o terenie przeciwko Pinokia. Przy ulicy Legionów, ile drzew są? Ile jest zadanych drzew? Czy ja pani tu przeszkadzałam? Pani tam mówi o projektach rewitalizacyjnych, które robimy i każdy z tych projektów zakłada wprowadzanie zieleni. Jeżeli mówimy o terenie Polesia, mamy cały projekt Zielonego Polesia z parkami kieszonkowymi, który stopniowo staramy się realizować i przywracać tą zieloną przestrzeń do Polesia. Jeżeli popatrzy pani na plany zagospodarowania przestrzennego Polesia, które w tej chwili przechodzą przez sesję, część już przeszła, to w każdym z tych planów są zawarte parki kieszonkowe i wprowadzanie zieleni. Bo taka jest moja odpowiedź. Wszystkie projekty rewitalizacyjne, które przechodziły proces konsultacji, które są w tej chwili realizowane, zakładają wprowadzenie zieleni. W tej chwili jeszcze nie. Możemy pojechać na Jarawca, tak kontrowersyjną. Tam też są drzewa, których nigdy tam nie było. Wojciech Zubrewski, Związek Szkółkarzy Polskich. Proszę Państwa, ja bym chciał tutaj jedną rzecz przytoczyć. Różnicę pomiędzy na przykład Expo International a Expo Horticulture. I tą różnicą przede wszystkim jest spuścizna. Miałem okazję zwiedzać wiele parków, które są właśnie spuścizną Expo Horticulture. I to są piękne parki. To jest piękna roślinność. I z punktu widzenia właśnie mieszkańców, to jest ten największy walor. Olbrzymie przyspieszenie, piękne w dziedzinie zieleni. Druga rzecz, jeżeli chodzi o kwestię marketingową, nie sprowadzałbym tego tylko i wyłącznie do polskich, bardzo dobrych jabłek. To są borówki, to są polskie rośliny sadownicze, to są polskie rośliny ozdobne, eksportowane do wielu, wielu destynacji i wiele, wiele innych branż powiązanych z branżą ogrodniczą.
i ja jestem tylko gościem w Państwa pięknym mieście czasami. Ja uważam, że jeżeli chodzi o zieleń w Łodzi, jest naprawdę wiele do zrobienia. I mam pytanie do pana doktora Sokołowicza, używając pojęcia primum non nocere. Czy uważa pan, że Łódź w ten sposób może, zasłaniając się tą dewizą, czy może sobie pozwolić na to, żeby pozostało tak jak jest, czyli żeby Łódź nie inwestowała w zieleń w swoim mieście? Ja uważam, że byłoby to ze szkodą dla mieszkańców. Dziękuję. Że nie jestem takim zarządzającym przeciwnikiem Expo wprost. Ja bym dzisiaj powiedział 50-50, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo i ta formuła primum non nocere, ona wynika może z takich słów, o których kiedyś podobno to się przypisuje Donaldowi Rumsfeldowi, że są tak zwane wiadome, czyli wiemy, że coś wiemy, niewiadome, wiemy, że czegoś nie wiemy i nieznane niewiadome, czyli te wszystkie niewiadome, o których nawet nie mamy pojęcia, że nie wiemy, i w przypadku takich imprez często one wychodzą, można powiedzieć, w praniu. I dlatego mówiłem, że warto już z góry mieć jakieś oszacowanie ex ante i szacunek korzyści i kosztów. Natomiast ja kibicuję bardzo temu, że jeśli do tego Expo dojdzie, to żeby rzeczywiście można powiedzieć, nauczyć nas takiej kultury, że warto dbać o zieleń. Ale żeby do tego doszło, to z jednej strony trzeba dobrze to Expo przygotować, a z drugiej strony zadbać o wiarygodność władz w stosunku do mieszkańców i to czasami drobnymi rzeczami. Jakimi na przykład? No tak wspomniany przeze mnie Park Sienkiewicza. Żeby pan prezydent się pochylił na tą kwestię, co tam się dzieje, to tam się da wiele rzeczy uratować, tylko sygnalizuje. Albo inna prosta sprawa, pomyślmy może o tym, żeby kupić jedną, dwie przesadzarki drzew, żeby nie tylko budować, sadzić nowe drzewa, ale przesadzić istniejące. I takie drobne rzeczy, one bardzo, myślę, wiele osób mogą przekonać i ja temu bardzo kibicuję, a być może takie przedsięwzięcia jak Expo, Horticultural Expo przekonają nas, że warto takimi drobnymi innowacjami bardziej zazieleniać miasto, bo rzeczywiście przyznaję też, że w mieście tam jest najmniej zielono i chciałbym, żeby było bardziej. Mogę się odnieść? Nazywam się Daniela Marańska, prowadzę Stowarzyszenie Przystanek na Domach. Jestem osobą ze starego pokolenia, jak pani przed chwilą powiedziała. Młodzi wymagają, młodzi żądają. W Łodzi mieszkają również starzy ludzie, którzy muszą jakoś w tym mieście funkcjonować. Bardzo im trudno funkcjonować. O komunikacyjnych barierach tośmy już tyle razy mówili i nie poprawia się wiele. Ludzie nie mogą wejść do tramwaju. Fatalne trasy tramwajowe nie remontowano od kilkudziesięciu lat. Ja się pytam, ile kosztował projekt i promocja tego pierwszego Expo i ile będzie kosztować teraz to zielone Expo? Bo na małe inwestycje ułatwiające funkcjonowanie ludziom, również starym, niepełnosprawnym, Łódź pieniędzy nie ma. Państwo pieniędzy nie ma. Jeden powiedział ktoś w jakimś publicystycznym programie, gdyby Wierek miał więcej dolarów, to by zabetonował całą Polskę. Nie zdążył. Teraz za euro betonuje się Polskę, betonuje się Łódź. I ja mogę takie przykłady podać. Na naszym osiedlu robi się chodniki, gdzie troje ludzi dziennie może przechodzić. Tą ścieżką robi się szerokie chodniki. Szerokie chodniki rowerowe. Żelazne różne rekreacyjne urządzenia, które szpecą krajobraz. I tak jest przy plastycznej szkole. Zniszczono przy plastycznej szkole piękną zieleń. Ileś lat temu zabetonowano teren i tak kieruje się właśnie, tak się dba o zieleń w Łodzi. Ja spotykam te ekipy różne, które wycinają zielone gałęzie, zostawiają kikuty. I ja się pytam, panowie, dlaczego wycinacie te zielone gałęzie z tych drzew? Bo jest prygasz, proszę pani. Jakie są interesy jakieś, ja nie wiem, przedsiębiorstw, żeby to robić? Natomiast przy Wojska Polskiego kilkadziesiąt lat suche drzewa stoją i ich nikt nie wycina. Proszę państwa, o zieleń dbajmy,
o ludzi dbajmy, żeby im łatwiej było żyć w tym mieście. Dziękuję. Zachęcam do konkretnych pytań na temat EXPO. W tym sektorze jeszcze nie było pytania, więc tu się pan zgłasza. Krzysztof Golec-Petrowski. Mam pytanie do pana Rosickiego i do pana Maćka Limera. Do pana Rosickiego jest takie pytanie. W jakim trybie będą się odbywać inwestycje na terenie EXPO? Czy to będzie tryb zaprojektuj, wybuduj? Oraz jakie są gwarancje, że różne prace będą wykonywane terminowo? Mamy masę przykładów obecnie na nieterminowe wykonywanie inwestycji w centrum miasta. Terminy są przekraczane o rok. W przypadku EXPO mamy sztywny termin, nie możemy pozwolić sobie na blamaż. A czy ten sztywny termin nie spowoduje pogorszenie jakości robót, że po prostu będzie to zrobione na akord, żeby jakość było? A pytanie do Maćka Limera jest następujące. Czy w związku z tym, że można było się spodziewać protestów w sytuowaniu EXPO na terenie parków istniejących, czy naprawdę nie było jakiegoś pomysłu, żeby stworzyć EXPO na terenie niezabudowanym, niezalesionym i żeby spowodować, żeby ten teren stał się atrakcyjny przyrodniczo i atrakcyjny turystycznie? Po prostu zrobienie EXPO na pustym polu i po EXPO byśmy otrzymali kolejny park w mieście. Dlaczego nie było takiego pomysłu? Dziękuję. Ja tak naprawdę dosyć ciężko mi odpowiedzieć na pana pytanie, dlatego że cały czas czekam na studium wykonalności, na tę informację, ile tych inwestycji powinniśmy wykonać. Z mojej wiedzy wynika, że tak naprawdę jedyną twardą inwestycją to musi być pawilon gospodarzy, więc to nie jest tak dużo. Cała reszta to są inwestycje, które są przeznaczone tylko na czas wystawy i po wystawie są demontowane i są przygotowywane przez wystawców. Czyli jeżeli mówimy to o inwestycjach samym EXPO, które są do zrealizowania. No oczywiście, że mamy przed sobą teren wystawy i alejki. Oczywiście, że istnieją ryzyka związane z faktem, że czy znajdziemy wykonawcę, czy rozstrzygniemy przetarg w odpowiednim terminie i czy wykonawca się wywiąże z zobowiązań, które podejmie w umowie. No takie ryzyka stoją przed każdą inwestycją, która jest realizowana przez samorząd czy przez państwo. Myślę, że również przez prywatnych inwestorów i tych ryzyk nie wyeliminuję, mogę je zmniejszać tylko poprzez odpowiednie planowanie i wyprzedzanie pewnych działań, czyli przygotowywanie z wyprzedzeniem przetargów, które będą niezbędne do tego, żeby inwestycje przygotować. Za to stuprocentowo ryzyk się nie da wyeliminować. Przypomnijmy sobie parę inwestycji realizowanych również pod patronatem czy rządu, które były związane z dostawami czy z imprezami, też były kończone na ostatnią chwilę, jak chociażby autostrada łącząca Łódź z Warszawą przed Euro, którą żeśmy oddawali za 5.12, z tego co pamiętam, która była też była w obowiązku, ale jak zakładam, jesteśmy na tyle racjonalnym narodem i na tyle sprawnym, że potrafimy sobie w takich sytuacjach radzić, co pokazują przypadki z przeszłości. Odpowiadając na drugą część pytania, oczywiście można brać pod uwagę greenfieldy na obrzeżach miasta, natomiast ryzyko w takim wariancie wpompowania w ten teren środków dość znacznych jednak na jego przygotowanie, które byłyby sprawnowanymi pieniędzmi, ponieważ leżały podłogiem po wystawach, to mieliśmy przy okazji tego poprzedniego EXPO okazję, to było też zbyt wiele razy. Jest to chyba najgorsze ryzyko, które mogłoby się przy okazji EXPO pojawić. Druga część odpowiedzi brzmi następująco. System transportowy zapewnia dostępności terenu wystawy jest kluczowy dla osiągnięcia jej efektu tak marketingowego, jak organizacyjnego, a jednocześnie transport i ta twarda infrastruktura to jest najwyższy koszt, jaki przy okazji jakiegokolwiek przedsięwzięcia może nas spotkać. To było na przykład testowane przy okazji Euro 2012. No tak, ale ten musimy też go analizować. Standardowo Łódź analizuje się plus. Plus ma szereg przeciwników jakiejkolwiek zabudowy. Zgadzam się z tymi głosami. Co więcej, PLN wydało zastrzeżenia co do tego terenu. Innych tego typu terenów, Henryków, Andrzejów, tam nie ma transportu. Dobrze, następne pytanie. Przepraszam, muszę urwać, bo na jeszcze kilka. Proszę, dobra, sektor proszę. Ja się wyjdę. Dzień dobry, Jan Sal, architekt, mieszkaniec Radostacji. Trochę jest mi smutno, bo myślałem jako mieszkaniec, kiedy tu przyjdę, dostanę jakieś konkrety. Pan premier jest w jeszcze gorszej sytuacji, bo musiał z Warszawy przyjechać, a ja tu z Radostacji. Trochę mnie to smuci, proszę Państwa, że to pytanie do organizatorów, że tu na przykład nie było żadnego planisty albo speca od komunikacji. My z radiostacji patrzymy z dosyć dużym niepokojem na to, co się może wydarzyć, bo na razie mamy kompletnie
zapchane ulice między szpitalem a parkiem 3 Maja. Znamy wszyscy sytuację Niciarnianej i te różne rozwiązania komunikacyjne, które nie sprawdzają się. Państwo mówią o drugim brzegu, gdzie był taki las miejski, który wycięto w czasie I wojny światowej, gdzie dzisiaj są hipermarkety. Dołem idzie wykop kolei, a pod nim tunel. To było kapitalne miejsce, żeby zrobić aleję i doprowadzić ją do Śródmieścia miasta. Zamiast tego kolej postawiła tam pawilony. Jest mnóstwo takich rzeczy. Ja oczekuję, że pojawi się w najbliższym czasie analiza pokazująca, gdzie będą autobusy, gdzie będą parkingi, jak rozwiążecie problem tej małoskalowej dzielnicy mieszkaniowej na redostacji wobec takiego wielkiego wyzwania. Niedobrze się dzieje, bo się mówi za dużo ogólników, a nie mówi się prawdy o tym, co nam grozi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Pędziwiak, jestem mieszkanką Śródmieścia i obserwuję od października zeszłego roku remont Parku Sienkiewicza. I dlatego jestem bardzo zaniepokojona tymi wszystkimi planami, bo pan tutaj panelista pierwszy powiedział, że no panu się wydawało, że to będzie najlepszy teren, że tak będzie najlepiej. Jak coś się panu wydaje, to nie wie pan tego na pewno. I powiem panu coś takiego. Na Park Sienkiewicza było przeznaczone w sumie 9 milionów z hakiem, ja dokładnie już tego nie powiem, równo po połowie dało miasto i Unia Europejska. Do przetargu na rewitalizację tego parku zgłosiła się tylko jedna firma i no, mamy mało pracowników, tak? Ta firma również jest zasilana pracownikami z Ukrainy. I proszę pana, jak ja widzę, jak ta rewitalizacja za tak duże pieniądze jest przeprowadzana i tak naprawdę niszczycie nasz piękny park. Więc ja się obawiam, co zrobicie, jak dostaniecie pieniądze na Zielone Expo. Bo pan mówi ogólnikami, ja tutaj ten głos również poprę. Wie pan, ja bym chciała wiedzieć, jakie macie plany, jaka firma będzie to robiła, jakie ma doświadczenie w nasadzaniu tej zieleni. Proszę pana, to są bardzo ważne rzeczy, bo ja jestem mieszkańcem i mnie nie obchodzi uprawianie polityki. Ja jak gdyby, no mi nie zależy na tym, tak? Ja nie mam w tym interesu, ale mam interes taki, żeby tutaj dobrze żyć, żeby w tym mieście dobrze żyło moje dziecko i tak naprawdę świetnie, bo to bardzo fajnie brzmi, Zielone Expo, tak jak w Parku Sienkiewicza świetnie brzmi, wspaniały plac zabaw. Tylko proszę pana, żeby dzieci były zdrowe, żeby z czegokolwiek korzystały, to one potrzebują powietrza, świeżego powietrza. A na razie betonujecie nam Łódź, tak jak tutaj ta starsza pani powiedziała, co ja widzę i na co dzień w Śródmieściu widzę, też właśnie jak ludzie starsi mają problemy, nie tylko komunikacyjne. Wystarczałoby odśnieżać zimą Śródmieście, żeby ci ludzie mogli chodzić po zakupy z wózeczkami. Bo nie mogą. Troszeczkę musicie spojrzeć na nas za tych swoich biurek. I tutaj mój taki głos do pana prezydenta. Bardzo pana proszę, bo ja wysyłam maile za mailami. Wczoraj wysłałam 3 do Urzędu Miasta, do Zarządu Zieleni Miejskiej i do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków odnośnie Parku Sienkiewicza. Powiem tak, jestem łodzianką, zależy mi na Zielonym Expo, ale nie w takim wydaniu, jaki jest remont Parku Sienkiewicza przeprowadzany. Naprawdę. I zróbcie też coś z tym parkiem, bo niszczycie nam park. Nie macie do tego prawa. To nie jest tylko wasz park. My chodziliśmy na spotkania do Zarządu Inwestycji Miejskiej i się boję, co będzie, jak zaczniecie niszczyć parki i zieleń pod Zielone Expo. W ogóle nie usłyszycie głosu mieszkańców. Nie zwracacie na nas uwagi. To wszystko na razie, co uprawiacie, to jest polityka i populizm. Dziękuję. Przedstawiam stanu przedstawiciela Uniwersytetu Medycznego. Oddam głos, bo ta instytucja ma duży teren. Dziękuję bardzo. Panie premierze, panie prezydencie, szanowni państwo. Swojego czasu Urząd Miasta zgłosił się do nas z propozycją, żeby część naszego kampusu wcielić do tego przedsięwzięcia. Nie spotkało to się na początku z aprobatą ze względu właśnie na ograniczenia, jakie idą. System ogrodzenia terenu, biletowania i różnych innych ograniczeń, które wynikają z tej inwestycji.
Natomiast trzeba sobie powiedzieć śmiało, że to jest 6 miesięcy ceny, jaką podnosimy za realizację tej inwestycji. Po tych 6 miesiącach to wszystko wraca i jest dla nas, służy nam, społeczeństwu. Jako uniwersytet staramy się likwidować wszelkiego rodzaju bariery, w tym płoty, co czasami nie wszyscy się z tym zgadzają. Sam jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo na uniwersytecie, no mam spory kłopot, bo na ten teren może wejść każdy. Wiele mówiliśmy tutaj o naszych obowiązkach dla bieżącego pokolenia i osób starszych od nas i osób młodszych. W ramach odpowiedzi na potrzebę wkładu w EXPO Uniwersytet zaplanował zrealizowanie Akademii Zdrowia. Widzieliśmy i widzimy nadal możliwość wykorzystania tego zielonego EXPO w pewien sposób EkoExpo do tego, o czym mówili paneliści, że trzeba zacząć także pracować nad sobą. Jak pan profesor pokazał tutaj piramidę, to wydawało mi się, że będzie mówił o naszej Akademii Zdrowia, jednak to było coś innego. Wyszliśmy od Akademii Zdrowego, piramidy zdrowego żywienia, którą żeśmy przełożyli przez problemy zdrowotne i myślę, że to jest program, który jeśli przez te 6 miesięcy egzaminu, jaki zda podczas EXPO, można będzie wdrażać gdzieś dalej w całym mieście. I następne nasze zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń. Prośba o EXPO na naszym terenie otworzyła nam jakby oczy na zagadnienie zrównoważonego rozwoju, czyli tego, żebyśmy z klimatu nie wykorzystywali go więcej niż potrzebujemy, niż jesteśmy w stanie odpłacić, tak? I w związku z tym wdrażamy strategię zielonego kampusu. Chcielibyśmy, żeby to EXPO, żeby cały nasz kampus CKD był zielony i chcielibyśmy w ramach tego też realizować programy takie jak na przykład wytyczne dla budownictwa. Jako uniwersytet musimy sporo jeszcze budynków znieść. Przez EXPO niestety musimy naszą lokalizację budynków przenieść na drugą część kampusu, ale myślę, że to da przyczynek do wzrostu i uczelni, i miasta. Dziękuję. Ponieważ pan premier musi wyjść za chwilę, więc ostatnie jedno pytanie i tutaj ostatnie. Tak, ostatnie dwa. Ja przepraszam wszystkich państwa, którzy podnosili rękę, ale po prostu nie da się tego przeprowadzić inaczej. Jestem dość długo na sali. Dzień dobry, Marek Witorowski, przedsiębiorca, wystawiennik. Są dorobku, mam za sobą wystawę światową, którą jako firma organizowałem. Ale proszę państwa, jedna rzecz, która mnie smuci w naszej dyskusji. My nie dyskutujemy o Łodzi jako miejscu, w którym możemy coś zyskać. Pytanie do pana premiera Glińskiego. W jaki sposób rząd pomoże Łodzi? Bo chyba to jest ten czas. Może nie, to jest nie drugi EXPO, to jest trzecie EXPO, bardzo ważne EXPO. Ale to jest też moment, w którym rząd polski może wreszcie pomóc Łodzi. Słyszę tutaj o wszystkich bolączkach, krzywych chodnikach, zabetonowanym mieście, zdewastowanej infrastrukturze. Tak, to wszystko prawda. Bo my przez kilkadziesiąt ostatnich lat nie dostaliśmy żadnej pomocy. Górnicy sobie wywalczyli śrubami, łańcuchami, stoczniowcy, mając duże wpływy. Wszystkie te miasta, Gdańsk rozwija się świetnie, co widzimy, Kraków rozwija się świetnie, Śląsk się rozwija świetnie. Natomiast Łódź została w tyle, z wszystkimi problemami rzucone władze miasta do rozwiązywania gigantycznych problemów. Dlaczego EXPO w Łodzi? Dlatego, że to jest jedyny sposób, żeby podnieść infrastrukturę komunikacyjną w mieście, jak i wokół miasta, podnieść infrastrukturę techniczną, pokazać przynajmniej na fragmencie, jak może wyglądać normalne miasto, bo w 1820 roku to rosła puszcza, przypominam.
i myślę, że bez pomocy ta puszcza w znacznych obszarach Łodzi wróci. Ona już wraca, to widać. Dlatego główne pytanie do pana premiera Glińskiego, jeśli już wyjeżdża, w jaki sposób i czy w ogóle rząd Polskiej Rzeczypospolitej pomoże naszemu miastu w organizacji tego przedsięwzięcia. Dziękuję. Ostatnie pytanie i później oddam głos panu premierowi i panu prezydentowi. Mariusz Ciaszek, przewodniczący Rady Ośrodka Świdawa Podgórze. W przeciwieństwie do pana satysfakcji, my jakby popieramy organizację Expo w Parku Baden-Powella i 3 maja. Powiem dlaczego. Po pierwsze, urbaniści pewnie zaraz potwierdzą, że miasto rozrasta się wszerz, a nie tylko w Śródmieściu, gdzie jest rewitalizacja obmieniona przez wszystkie przypadki. To jest dla nas jako Stoków, tak naprawdę Stoków, Sikarzy, Podgórza, Doliny Łódki i Nowosolnej, jest to możliwość rozwoju infrastrukturalnego, gdzie budują się domy, gdzie mieszkańcy zostawiają podatki w Łodzi. Nie budują się za Nowosolną i te podatki wyjeżdżają z Łodzi. Później państwo mówią, że brak jest środków finansowych na jakiekolwiek realizacje inwestycji infrastrukturalnych. Dlaczego? Bo ludzie uciekają poza Łódź. Więc moje pytanie jest do doktora Sokołowicza. Czy tak naprawdę zbudowanie infrastruktury po północnej części Łodzi, czyli Pomorska, przejazdy, które jeszcze będę miał zdanie do pana premiera Glińskiego, właściwie gorącą prośbę, czy ta infrastruktura, która zostanie w granicach Łodzi, będzie możliwa i będzie prowadziła rozwój nawet budownictwa mieszkaniowego i pozostanie mieszkańców w granicach aglomeracyjnych Łodzi i tutaj płacenie podatków? To jest moje pytanie. A moja gorąca prośba do pana premiera Glińskiego. Są 2 projekty Łodzi dotyczące przepraw przez tory, które dzielą Widzew. Jest to malownicza, jest to transmisyjna. Łódź ma te projekty na liście rezerwowej. Panie premierze, gorąca prośba, bo dla nas jako mieszkańców skomunikowanie tych 2 części Łodzi to jest naprawdę bardzo ważna rzecz. Nie wspominam o nowo konstytucyjnej, bo 2 tygodnie temu słyszeliśmy od pani prezydent, że jednak przed Expo, teraz słyszymy, że po Expo, więc jakby nowo konstytucyjnie zostaliśmy. Ale prośba malownicza i transmisyjna, aby te projekty weszły na listę ministerstwa. Dziękuję. Profesor Skowicz, chce odpowiedzieć? Ja przepraszam, ale faktycznie muszę wracać do jeszcze innych obowiązków. Kilka wątków. Co rząd robi dla Łodzi? Pan jest mieszkańcem Łodzi. Świetnie, to ja pana uświadomię. 260 milionów w ostatnich 3 latach na 10 projektów europejskich i rządowych w obszarze kultury. Choć jeden jest zagrożony, z gminy miasta Łódź. EC1 jest zagrożony, z gminy miasta Łódź, ale to już między nami kwestia. 10 projektów, najwięcej w Polsce, jeżeli chodzi o kulturę. 450 milionów, uniwersytet medyczny, największa inwestycja chyba w tej dziedzinie. Tunel średnicowy, który ruszył, budowa się toczy, a była zatrzymana. S14 też jest przygotowywana, jak państwo wiecie. Około 20 milionów rocznie na różne projekty z dziedziny kultury, czy ochrony zabytków. To jest mój resort i za to mogę odpowiadać i o tym mogę powiedzieć. 2 nowe instytucje kultury wzięte na współprowadzenie tak zwane, czyli wsparcie funkcjonowania. Przedtem Łódź była faktycznie wyjątkiem na mapie Polski, ponieważ tylko jedna instytucja była współprowadzona. Tuż przed zmianą rządu także 2 była. Mówię o Muzeum Sztuki i właśnie o Narodowym Centrum Kultury Filmowej, które od niedawna jest współprowadzone. Teraz jest także Teatr Muzyczny Filharmonia Łódzka. Więc to są przykłady tego, co rząd w ostatnich latach zrobił dla Łodzi, jeżeli w ogóle używamy takiego języka. Rząd myśli o Łodzi, ponieważ Łódź faktycznie jest w jakimś sensie, tu użyć odpowiedniego słowa, odczuwa pewne konsekwencje polskiej transformacji. W 1989 roku, mówiąc delikatnie, przypominam, że to nieobecna opcja polityczna kierowała Polską przez większość tych lat, kiedy Łódź odczuwała te konsekwencje. Trzecia Rzeczpospolita
to raczej nie moja opcja polityczna, generalnie rzecz biorąc. Więc ktoś spowodował taki rozwój Polski, że Łódź stała się, mówiąc delikatnie bardzo, konsekwencją tego rozwoju, w sensie negatywnym. My starając się rozwijać Polskę równomiernie, także przesuwamy inwestycje, ja tu kilka przykładów podałem. Także rząd polski, o tym żeśmy już mówili, zaangażował się w pełni w poparcie Expo International, tego projektu, który wydało nam się merytorycznie sensowny. Finansowo on był ryzykowny, no ale żeby osiągać takie efekty, jakie chodziło przy tym projekcie, to żeśmy się w to zaangażowali. Łącznie nas kosztowało, myślę, miasto i rząd, no to grubo ponad 20 milionów. Ja nie pamiętam, ile wyście stracili na tym projekcie. Rząd polski stracił kilkanaście milionów. Słucham? Nic nie straciliście. Nie, no rozumiem, że pan prezydent opiera tą swoją opinię na korzyściach wizerunkowych. Zyskach w tej dziedzinie najprawdopodobniej. Ja z punktu widzenia, ja tego nie widzę, znaczy nie jestem w stanie ocenić to merytorycznie, więc nie będę wchodził w tą decyzję, natomiast z punktu widzenia no, czystych pieniędzy, które zostały wydane, to oczywiście to nasze zaangażowanie niestety nie przyniosło efektu. I jeszcze raz wracam do podstawowych kwestii. A jeszcze jeden wątek chciałem poruszyć, bo tu pani użyła określenia, że komercjalizacja ekologii. Myślę, żeśmy się nie zrozumieli. Ekologia oczywiście ma bardzo pozytywne skutki społeczne, kulturowe, natomiast jest często wykorzystywana w sposób taki no, nie do końca rzetelny dla zysków czysto ekonomicznych. Natomiast ja miałem na myśli głównie to, że tego rodzaju projekty duże niosą ze sobą ryzyka prostej komercjalizacji. No, były takie przykłady podawane, prawda? Teren, który był terenem wystawowym, idzie później gdzie? Gdzie najłatwiej skomercjalizować jest teren miejski? Dla kogo? Dla deweloperów oczywiście. I wtedy będziemy mieli deweloperkę w pięknym terenie zielonym zamiast terenu zielonego, który tam powinien być. No. To są kwestie takich wyborów. Oczywiście, że ludzie, którzy będą mieszkali w tej dzielnicy, będą mieli zysk ekologiczny, będą mieszkali w środku parku na przykład, ale nie wiem, czy z punktu widzenia racjonalnej polityki przestrzennej w mieście jest to sensowne. Nie wiem, znak zapytania stawiam. Takie zagrożenia są, tym bardziej, że ktoś tu zwrócił uwagę faktycznie, że te wystawy wymagają wielkich powierzchni wystawowych. To są wystawy no, gigantyczne. Tam, gdzie jest duża skala, zawsze ekologia może się czuć zagrożona. Pamiętajmy, że ekologia to jest raczej kwestia małej skali, natury, rzeczy, które no, nie zawsze można połączyć właśnie z szybkim zarabianiem pieniędzy, czyli z komercjalizacją jako takim dominującym trendem komercjalizacji. Bo oczywiście jest także komercjalizacja ta bardziej subtelna, może dla wyższej klasy średniej, która troszeczkę na czymś innym polega. I to miałem na myśli. I tutaj wracając jeszcze do podstawowej kwestii. No my nie mamy pewności i rząd polski nie ma na pewno żadnej pewności, bo nawet przecież nie mamy tego studium wykonalności, jaki charakter będzie miało to przedsięwzięcie. Czy to będzie faktycznie expo ekologiczne, tak jakbyśmy sobie tutaj wymarzyli ci wszyscy z nas, którzy są wrażliwi na kwestie ekologiczne, czy to będzie wystawa ogrodnicza. Czy tam będzie GMO, czy też, jak mówi pan profesor, otwarcie na jakieś rozwiązania, czy powiem technologie ekologiczne. Tym bardziej, że ekologie ekologiczne to też, jak państwo wiecie, no, często są bardzo dwuznaczne historie, prawda? Mówimy o odnawialnych źródłach energii, nie zwracając uwagi, gdzie te odnawialne źródła energii są produkowane, z jaką energochłonnością itd., itd. Naprawdę to nie są takie proste sprawy, że wystarczy wejść i ogłosić strajk klimatyczny i będzie dobrze i wszyscy się temu poddamy i miliony ludzi, prawda, staną się z dnia na dzień ekologami. Mówiąc dosłownie, trochę zjadłem na tym zęby.
i wiem, że to nie są takie proste rozwiązania. Ekologia bardzo dobrze wypada w polityce, a jeszcze lepiej w demagogii. Bądźmy mądrzy w takich sprawach. My nie mamy w tej chwili podstaw do podjęcia decyzji, ponieważ nie mamy danych. Tu cały czas mówimy, że nie mamy informacji. Nie mamy danych, które by nas przekonały do tego, że ten projekt niesie mniej ryzyk niż można zakładać. Jeżeli zostaniemy przekonani, że te ryzyka są minimalne, że ten projekt właśnie jest bardziej ekologiczny, jest ciekawym rozwiązaniem dla miasta nowatorskim, tak na pierwszy rzut oka, dlatego ja się sercem opowiadam oczywiście za tymi sieciami niebiesko-zielonymi. Widzę, że także miasto też zauważyło, że trzeba iść w tym kierunku. Natomiast oczywiście dobrze, że to ogrodzenie miało być tylko tymczasowe. To oczywiście no, widzimy na pierwszy rzut oka, że jest różnica pomiędzy tego rodzaju myśleniem o mieście ekologicznym i także widzimy, że to rozwiązanie, o którym mówi pan profesor i tu kolega społecznik, no, daje coś dodanego dla miasta. Natomiast rozumiem, no, że jest myślenie takie jeszcze inne, że trzeba tę ekologię, jakkolwiek ona właśnie, no nie wiadomo jaka będzie, prowadzić do centrum, prawda? I to, o czym mówił pan prezydent, to jest inne myślenie. Natomiast no, mamy w tej chwili za mało danych, żeby jasno powiedzieć, i to jeszcze raz mówię, i w obszarze merytorycznym, i jeżeli chodzi o finanse. Ja już skończyłem. Chciałabym w jednym zdaniu zapewnić pana premiera, że już wkrótce pan premier te dane otrzymał. Prosiłam o głos, ale mi tego głosu nie dano, więc go sobie wzięłam. Trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego w mieście mi nie ma drzew? Dlaczego szereg projektów religii tradycyjnych kończy się? Szanowni Państwo, wiem, że jest jeszcze wiele głosów, ale nie jesteśmy w stanie w tym liczyć osobę. Niech Pan teraz może nie przerywać, Pani skończy zdanie. Nie mamy wody w mieście i dlatego, że mylimy rewitalizację z gentryfikacją. Nie zdajemy sobie również sprawy z tego, jak szybko nadciąga do nas konieczność rozwinięcia problemu gospodarki współdzielenia, w tym gospodarki cyrkularnej. Bardzo mi było przykro, słuchając tej debaty, że nie było okazji, żeby więcej pomówić o terenach wspierających, bo to EFKO, proszę Państwa, w naszym projekcie, to no, nie powiem, że przede wszystkim, ale w bardzo dużej mierze te tereny wspierające. Pomiędzy tymi parkami, o których mówił pan Rimmer, prowadzamy sieć korytarzy, w których będzie odpieszczętowana ziemia, w których będą wprowadzone nawierzchnie wodoprzepuszczalne, w których będą wprowadzone nowe drzewa i zapewnione im właściwe warunki życia. W tym projekcie staramy się również postawić na postawy kreatywne mieszkańców, pozwalając każdemu mieszkańcowi znaleźć tej nowej, błękitno-zielonej sieci swoje miejsce. Ta błękitno-zielona sieć to również sieć innego koloru, sieć czerwona, sieć tożsamości miasta, ale o tym pewnie byłoby za długo. Dodam więc tylko o gospodarce cyrkularnej, że będziemy się starać, żeby każdy budynek, który stanie na terenie EXPO i będzie miał charakter czasowy i będzie po tej wystawie rozebrany, trafił, będziemy to tak projektować, żeby w swoich częściach lub całą długości trafił do szkół, do uniwersytetu, do instytucji.
kultury. Więc proszę jeszcze o chwilkę cierpliwość, właśnie panie, którego nie zmierza. Brata Gabryszyn, przez prezydię w Warszawie, w zespole Czarna Tego. Dziękuję. No. Ja jestem w miarę cierpliwy, jeżeli chodzi o politykę, bo polityka uczy cierpliwości i pokory głównie. Natomiast problem polega na tym, że ja muszę przekonać całą Radę Ministrów do decyzji. A ja nie mam podstaw w tej chwili, żeby przekonywać. Jeśli wszyscy, którzy jeszcze mają coś do powiedzenia, będą mówić, to prawdopodobnie będziemy też siedzieć jeszcze przez 3 godziny. Czyli naprawdę dostrzegam, że jest potencjał na następną dyskusję. Nie jesteśmy w stanie siedzieć tutaj przez 4 godziny. Każdy z nas przeznaczył tyle, ile było w programie i nie jesteśmy w stanie siedzieć jeszcze dłużej. Nie mogę powiedzieć o aspekcie ekonomicznym. Pan premier powiedział, że rząd polski stracił kilkanaście milionów złotych. Ja tylko powiem, Tomasz Królewski, Łódzka Organizacja Turystyczna. W 2016 roku Łódź odwiedziło 720 tysięcy turystów. W zeszłym roku to było ponad milion. W 2016 roku zostawiono w Łodzi 440 milionów złotych. W zeszłym roku to było 768 milionów. Ja uważam, że pan premier i pan prezydent naprawdę wydali doskonale pieniądze, starając się o Expo. W takiej promocji, jaką Łódź miała w tamtym okresie, jeszcze miejmy nadzieję, że przy nowym Expo będziemy mieli kontynuację, ale tego wcześniej nie było. Oby tak było, rozumiesz, to jest trend ogólnopolski. Wszędzie widzimy, nie, przy takim wzroście gospodarczym, w takim rozwoju gospodarczym, jaki mamy w ciągu ostatnich 3-4 lat, to mamy wszędzie niebywały rozwój, jeżeli chodzi o frekwencje w instytucjach kultury i także jeżeli chodzi o przyjazd turystyki. Więc trudno powiedzieć, czy to jest akurat związane z przegranym projektem Expo, przegranym przez... Szanowni Państwo, niestety jestem zobowiązany zakończyć to spotkanie, ale zapraszam do rozmów w kuluarach. Są nasi panelistów, być może jeszcze nie wszyscy wyjdą. Zapraszam do dyskusji. Dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze będzie więcej debat na ten temat.